Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i dziś mistrzem gry nie będę, ponieważ nagranie to sesją nie jest. Przedstawiamy wam bonusowy materiał składający się na omówienie rozdziałów od 7 do 12 kampanii Widma Przeszłości oraz jednostrzałowej sesji z udziałem gości o tytule Jedność. Jest to zapis rozmowy, którą odrobinę moderowałem, aby trzymać się założonych wcześniej tematów. Rozmawiamy m.in. o ulubionych momentach i bohaterach niezależnych widm oraz wrażeniach z sesji Jedność z perspektywy zarówno słuchaczy, jak i współkreatorów świata przedstawionego. Zapraszamy serdecznie, jeśli macie ochotę, poznać nas nieco bliżej. Dobrze, to zaczynamy omówienie sesji od 7 do 12, czyli, uwaga, bo mówię z pamięci, to jest Żywi cierpią, 8 to jest Umarli balują, 9 Plan odwetu, 10 Treserzy troli, 11 Wybaczenie i 12 niezatytułowana sesja ostatnia w Eilhart, która w momencie nagrywania jeszcze nie jest na kanale. Ciekawi mnie, które z tych sesji są najlepsze i zapytam was o top 3. I dlatego was zapytam o top 3, ponieważ wydaje mi się, że wiem, co wybierzecie na pierwszym miejscu. I żeby dostać jakąś ciekawszą i więcej wnoszącą odpowiedź niż to, co już czego się domyślam, to poprosiłem o, to proszę was o top 3 sesji z tego przedziału, z tych 6 sesji. No i myślę, że sobie kulniemy, żeby się dowiedzieć, od kogo zaczynamy. I zaczniemy sobie 1-2 Michał, 3-4 Kamil, 5-6 Damian. Dwójka, czyli Michał. Czyli ja zaczynam. Czyli ja zaczynasz, zgadza się. No to dla mnie zdecydowanie 8 część naszych przygód. Mm-hmm. To jest moja topka, tak jak już zresztą powiedziałem. Dlaczego? No dlatego, że tam pojawiły się te takie na samym końcu szczególnie, nie? Te mocne wybory, czy albo kogoś zabić, kto w sumie nie stał nam na drodze, a także mógł pomóc, tak? No i pojawił się ten konflikt interesów, taki sprzeczność trochę w drużynie. Myślę, że każdy z nas tam odgrywał te swoje role, prawda, i charaktery, i to było świetne też. Mhm. I miała taki, przez to też miała ta sesja taki ciężar swój, nie, odczuwalny, że był taki trochę efekt wow, nie, na samym końcu, jak ona się skończyła. Mhm. I to jest ten mój numer jeden. I to jest to, czego się domyślałem. Jeżeli każdy wybierze to jako top jeden, to nie będę zaskoczony. No ale jestem ciekaw dalej. Numer dwa. Mhm. No tam jest siódme to. Nie ma, to umarli balują super, reszta gówno. Nie. One są bardzo, nasze sesje dla mnie przynajmniej, nie jako dla gracza, one są bardzo równe z wysokiego poziomu i tak ciężko jest, wiesz, nie, wybrać, patrząc na całość, szczególnie. Wybierz, którą córkę kochasz najmocniej. I tutaj tak, wydaje mi się, że ta sesja z przepędzaniem troli, nie? Czyli treserzy troli. To też była fajna z tego względu, że była taka też nietypowa sytuacja, nie? Myśleliśmy tam trochę przepędzać, tam był ten fajny moment z tym pohukiwaniem tego mutanta, nie? Który gdzieś tam się zjawił i też nie wiadomo było do końca, tam żeśmy się rozdzielili na trochę. Tutaj mogłem pokombinować trochę jako szpieg, już tam zacząć, nie, gdzieś tam z tymi gołębiami dłubać. W ogóle ciekaw jestem, co będzie dalej, nie, bo gołębie poleciały. No, zobaczymy. Także to była taka fajna, dość fajna sesja. No i też tam gdzieś tam ten konflikt drużynowy się trochę pogłębiał. Nawet któryś ze słuchaczy chciał, aby mnie to mi zaćgał. No i jako trzecia, ta ostatnia, 12, nie nazwana jeszcze. Okay. Z tego względu, że tak na dobrą sprawę, do końca nie wiem, jak ona się dla mnie skończy. Bo została przerwana w takim momencie, gdzie leżę po prostu obity, nie? Ale tutaj też no dotarliśmy do tego miasta i nie wiem, co,
to będzie, to jest taki przedsyt tego nowego miejsca, którym, bo to jest jednak też takie dość większy ośrodek. Mhm. I z tego, co już tam z kilkoma tymi ludźmi porozmawiałem, co mi się udało, chociaż tam, mówię, ja za bardzo się nie wdawałem w te kontakty przez to zmęczenie wygenerowane, mhm. To no, widzę już kilka możliwości do działania, a z samej sesji to samo podróżowanie było fajne, nie? Gdzieś tutaj te trupy, ten wóz i też znowu to była taka sesja, gdzie było trochę tak jakby no spokojniej, nie? Mhm. Gdzie można było między sobą trochę też tam się dogadać. Te fajne gadki też z Zalindo, nie? Jako tym bohaterem niezależnym. Także tutaj fajnie, bo ten, widać, że ten świat jakoś tak funkcjonuje i właśnie jest ten podział taki klasowy, także to mhm. Akurat mi osobiście się to... No sesja tak, spokojna, a na końcu pamiętam, że stwierdziłeś, że znowu się coś wydarzyło, w sensie, czy ten moment na końcu, kiedy zostaliście zaatakowani, jak to rozpoznajesz? To znaczy, czy wręcz żałowałeś, że coś takiego się wydarzyło, bo chciałeś tego spokoju? Czy... Raczej... No? Nie, no, wiesz, no to jest taka kolejność rzeczy, że musiała gdzieś tam być, no i to spokojnie przyjmuję, nie, że to się tak akurat potoczyło, no, pech się tam zdarzył podczas tej walki, jaki się zdarzył. Interesuje mnie sytuacja też tego gościa, który przyszedł, nie, na samym końcu i zaoferował to koroninę. To jest, mówię, no tam zostało dużo takich kwestii fajnych, smaczków otwartych i to jest też, no, fajne. Okej, okay. Czyli umarli balują, treserzy troli i dwunastka, no. Niezatytułowana. No, ja rozumiem ten wybór i wydaje mi się, że rozumiem, z czego wynika i nie ma w tym wyborze nic, co chyba by mnie zdziwiło. No, mam wrażenie, że tutaj wszyscy będziemy mieć podobne tak? Okay. Zestawienia. Znaczy, nie mówię, że takie same, ale, dobra. Ale podobne. To 1, 3, Kamil, 5, 4, 6, Damian. No i Damian. No okej, okay, no ja w międzyczasie słuchając Michała troszkę przemelbowanie zrobiłem, żeby tak się całkowicie nie pokrywało. No jako pierwszą dałem też tę ósmą sesję, czyli umarli balują. Mhm. W sumie już nie będę dodawał argumentów, no bo wszystko, co Michał powiedział, jest jakby... w sile, u mnie także. No ta końcówka tam była bardzo mocna, aczkolwiek ja trochę traktuję siódmą i ósmą sesję jako taką jedną całość. Przy czym wybrałem ósemkę, bo tu jednak było rozwiązanie tego wszystkiego i no jakby miała większą siłę ta sesja, nie? Siódemka była takim troszkę wstępem, później rozwinięciem, ale takie największe rzeczy się działy w ósemce, mam wrażenie. To takie najcięższe, że tak powiem, dla naszych postaci. Mhm. Więc ósemka jako pierwsze miejsce. Na drugim miejscu dałem jedenastą, czyli wybaczenie. Okay. Tutaj troszkę tak, no, egoistycznie patrząc na moją postać, bo moja postać tam jakby dużo... No, zresztą samo wybaczenie tak trochę mam wrażenie, że się odnosi do mojej postaci bardzo, po rozmowie z Zalindo i tak dalej. No tak. No ogólnie właśnie mam wrażenie, że na tej sesji jednak tam moja postać dużo gadała i jakby tak trochę się posunął do przodu ten mój wątek jakby, więc bardzo, bardzo fajnie ją wspominam. No ale ogólnie ta sesja właśnie była taka w dużej części przegadana, no bo pościg się zakończył za Zalindo, znaleźliśmy go i od tamtego czasu praktycznie cały czas gadaliśmy, gdzieś tam szliśmy do przodu, ale wszystkim wydarzeniom towarzyszyło to, że gadaliśmy tam między sobą, czy między nami a NPC-kami. Więc to mi się wydaje, że to nawet był bardziej taki przestój między akcjami niż ta sesja 12, o której mówił Michał. No ale to tak, ta dziesiąta i na trzecim, znaczy jedenasta, a na trzecim miejscu dałbym właśnie też treserów troli. No ona była bardzo fajna, bo tak jak Michał mówił, była nietypowa przez to, że wykonywaliśmy jakieś dziwne zadania, w sensie takie bardzo nietypowe.
Jeżeli dobrze pamiętam, to była dosyć komiczna, bo pamiętam, że jak chłopaki się tam z trollami bawiły, to ja tutaj sobie kekałem bardzo z ich częściowo nieudolności, a częściowo ten pomysłów. A... Taka odwaga była pokazana, no. Tak, tak, no. Ale wiecie, z boku się o wiele przyjemniej tego słucha i tam... Myślę, co jeszcze o tej sesji powiedzieć. Aha, no i końcówka była też taka bardzo fajna, bo właśnie to była jakby preludium do tej 11 sesji, gdzie ten Zelindo się pojawił i we mnie od razu zaczęło się tak burzyć. W tobie czy we Friedrichu? Tak... Oj, we Friedrichu. Że takie o kurwa, kurwa, lecę za nią od razu. Więc to też jakby tak podniosło od razu emocje związane ze wspomnieniami tej sesji. Ale myślę, że nawet bez tego była naprawdę fajna. No ale tak jak Michał mówi, że kurde, to nie wiem, wybieranie tych sesji nie jest łatwe, bo reszta, te trzy, których nie wybrałem, też były bardzo dobre i to czasami to jest takie wybieranie, no dobra, niech będzie to. Zakładam, że nikt nie wybierze, żywi cierpią. Bo do teraz pamiętam humor po prostu po rozegraniu tej sesji. W sensie, bo to była okej sesja, przynajmniej w moim odczuciu. No tak. Ale to był tak ciężki survival, że jak ta sesja się skończyła, a jeszcze to zakończenie wcale nie było pozytywne, że noc się kończy czy coś takiego. No tak. Wręcz była zapowiedź gorszych zdarzeń. No nie, no z perspektywy czasu to chyba najbardziej się ocenia właśnie tę sesję na podstawie takiego... Jakie emocje się w tobie budzą, kiedy o niej pomyślisz? No a właśnie ta siódma sesja, mam wrażenie, że była taka dosyć ponura, bym powiedział, w swoim przebiegu. I chyba takie było główne, taka była główna emocja, która się z tą sesją wiąże. Więc ja się wcale nie wierzę. Nie wiem, czy ponura to jest najlepsze słowo, ale mi się ona kojarzy z takim, no, z takim survivalem, z takim prawie sadyzmem mistrza gry na graczach. Tak, taka ciężka, nie? Taka ciężka, dokładnie. No, że zresztą nawet tam w komentarzach ktoś już was bronił. Weź się, chłopie, zlituj nad nimi, bo... Dobrze, myśmy tam... ktoś ratuje. Myśmy tam przez całą sesję praktycznie biegali z miejsca do miejsca, nie? Tak, uciekając przed zagrożeniem nieustannie, tak. No. Bardziej uciekali, niż biegali. No początek, znaczy początek, ta siódma sesja, początek nocy to była masakra. No ale to tyle, nie wiem, chyba że masz jakieś pytania? Nie, znaczy odnośnie tej, ja jestem świeżo po montowaniu, no dosłownie godzinę, dwie temu skończyłem montować 11, więc co za tym idzie, sobie ją przesłuchałem przy okazji i no... Faktycznie to jest sesja przegadana, ale jestem bardzo zadowolony z tego właśnie, jak wyszła ta relacja Zelindo Friedrich, no i Zelindo drużyna jakby. No tak, wydaje mi się, że to na tyle wyszło, że faktycznie jest tam dosyć dużo dobrych dialogów i bardzo istotnych. To znaczy, na przykład ludzie drogi chyba też z wcześniejszej tam szóstki byli dosyć przegadani. Ale miałem wrażenie, że tam było, że tam to pełniło funkcję bardziej takiego klimatycznego filera, gdzie jakby te rzeczy, poza tym tam gadką z kapitanem, no to te rzeczy nie prowadziły do, nie wiem, jakichś nowych wniosków i tak dalej. A tutaj mam wrażenie, że te relacje się zmieniały między postaciami, no jakby, ja tam zresztą, tak jak mówię, ja... Dałem wam tego Zelindo przed nosem. No i ja nie wiedziałem, co się stanie. Znaczy, ja w pełni zakładałem i do momentu, gdy do niego podchodzisz, zakładałem, że go dziebniesz włócznią albo coś takiego. Więc to też dla mnie było takie emocjonujące, bo co się stanie tak naprawdę, bo nie wiem. A to ważny bohater niezależny, no i... No ja chyba do momentu, gdzie zacząłem do niego podchodzić, zobaczyłem, że on tak dosyć ponuro, że tak powiem, siedzi nad tej skarpie, to wtedy do mnie zaczęło docierać, okej, to chyba nie będzie takie oczywiste wszystko, bo do tego czasu miałem takie, idę go tam zrzucić, nie? Ale
Ale w tym momencie zaczęło do mnie docierać, że okej, to nie będzie takie łatwe i przyjemne. No i też że... myślę, że było ryzyko, że on skoczy, nie? To znaczy... No tak, tak. I że w ogóle nie będziesz miał szansy wyboru, nie? Jakby też gdzieś na tym trochę bazowałem, że żeby było ryzyko tego skoczenia, no? Ja wam powiem, że... Bo to było też takie rozdzielenie, nie? Tutaj Friedrich został sam, nie? Z tym Zelindo, jak tam dotarł. Myśmy zostali tam z Tomim daleko w tyle, że nie mogliśmy... Ciekawe, jakby się sytuacja potoczyła, jakbyśmy dotarli tam we trójkę, bo ja osobiście, jakbym tam był, no to ja bym go zepchnął. Ja w ogóle, jak on przyjechał z... To, co napisałem przed chwileczką tutaj na dole, nie? Że jak przyjechał z Friedrichem tam do nas już, nie? Czy tam, żeśmy się spotkali, to jakiś tylko jeden głupi taki komentarz, nie, by był taki bardzo wywyższający się, nie? No ja pamiętam, że tam byłeś blisko. Ja byłem go w stanie zadźgać, nie? No ale jednak na 12 już... To w sumie przez niego się wszystko zaczęło, nie? I szczególnie, że wtedy na tej polanie no nie słyszałem tych argumentów, które on tam tłumaczył Friedrichowi, nie? Także... No ale myślę, że na 12 już było dosyć dużo wywyższania się, chociaż tam już Franz poszedł spać, no, był zmęczony. To już było bardziej takie, poza tym no gdzieś tam zawsze z tyłu głowy siedzi też to, że mamy gdzieś tam cel bardzo odległy i jakoś tam musimy dotrzeć, nie? A chyba każdy z nas wie, że no ten Zelindo jednak ma jakieś możliwości tam, nie? No ja 12 sesję trochę tak zinterpretowałem, raczej te zachowanie Zelindo, które zinterpretowałem tak, że on jakby szukał sposobu, żeby odzyskać kontrolę, bo przez większość jakby czasu, przez wszystkie sesje tak naprawdę, to on był jakby, to on miał kontrolę, przynajmniej wobec nas, no bo wiadomo, że nad nim tam byli inni i jak chcieli, to go bili na przykład, ale nad nami miał całkowitą kontrolę a tutaj się jakby tak całkowicie odwróciły te role. No tutaj się rzucaliśmy butami. I na 12 sesji miałem wrażenie, że on tak trochę próbuje właśnie z powrotem to odwrócić, a przynajmniej tak zmniejszyć ten dystans, żeby się poczuć trochę jakby niezależnie, nie? Tak to odebrałem. Nie wiem, czy dobrze, ale... Może słusznie. Nie będę wam mówił, co w jego głowie siedzi. No właśnie. No. Dobrze. Od 1 do 6, Kamil? Wiesz, chyba zrezygnuję z losowania. 2. A, no to Kamil. No cóż, no to generalnie to powiem, że chyba na takim pierwszym miejscu mimo wszystko jest ta sesja z to wybaczenie z Zelindo. Okej. Okay. W końcu coś znaczy dziwny wybór, no. Dobra, fajnie. Tak, znaczy trochę szkoda, że faktycznie nie byli wszyscy przy tej ostatecznej scenie, bo bardzo nas dotyczyła. Wasz wybór. Ale tak wyszło trochę w sumie, gdzieś tam się zaplątaliśmy jak zwykle w krzakach, ale no cóż, no generalnie właśnie niezłe rozmowy, jakiś tam cięższy wybór, zawsze w każdej chwili mogliśmy albo jego zacząć tam dźgać, albo samych siebie w ogóle. Sporo nam to wywróciło w ogóle w planie do góry nogami, więc raczej no nie wiadomo co się tam powiedzmy nie działo, ale faktycznie jakieś tam takie wspomnienie jest, że tam były takie Tam ważniejsze rzeczy, które dalej nas gdzieś tam trochę zmieniły naszą ścieżkę, czy coś takiego, gdzieś tam faktycznie jakoś emocjonujące. Akurat montowałem, więc pamiętam, że jak wycinałem przerwę, to tuż po ogłoszeniu przerwy, to właśnie było chyba po scenie, na polanie, to powiedziałeś gęsto od wyborów i tak no, było widać właśnie, że to gdzieś zrobiło jakieś wrażenie. Się wydaje. Tak, więc mówię, nie wiadomo co się nie działo, nie biliśmy demonów kapciami czy coś takiego, ale faktycznie no tak, trzeba było tak troszkę się zastanowić, co robimy w sumie, mimo że na początku było to takie oczywiste i wszyscy biegli za nim z rządzą mordu w oczach, a potem to już jednak gadamy, wiesz, mamy elfa do kompletu w ogóle i co tu się dzieje, więc to chyba jednak taki numer jeden. Okay. Drugi to raczej jest, to są ci balujący umarli, zdecydowanie. Niezła lokalizacja, dużo się działo, no w sumie po tej pierwszej części tak naprawdę, bo faktycznie to taka łączona bardzo ta jakby sesja wyszła. No ale bardzo dużo się działo, jeszcze więcej się dużo działo
Tam jeszcze ci strzygani się w ogóle znaleźli. No, trochę się trzeba było zastanowić, co tu zrobić, żeby w ogóle wyjść stamtąd. No i tak właśnie, chyba to mogę dodać, co jeszcze nikt nie powiedział. Ale... A jak ten wątek z bratem oceniasz? Czuję się oszukany generalnie. Myślałem, że chociaż raz się do czegoś przyda. Ale tak, no nieźle wpasował, nie było troszkę do końca wiadomo co, ale trochę się można było domyślać. No trochę tak wszystkich wpakowałem na minę, no ale tak wyszło. Chciałem powiedzieć, że my też się czujemy oszukani. No to taki tak, taka piramida Warhammerowa. Ale ogólnie tam było sporo różnych rzeczy. Gdzieś tam można było sobie jakichś kompanów ewentualnie umówić, sojuszników, a może i nie. Mhm. Więc no bardzo dużo się działo generalnie. No i taka pamiętna noc, jakby nie patrzeć. Bo ta sesja chyba była taka dosyć kompletna, to znaczy tam był i nóż na gardle, i wybory, i rozmowy były ciekawe, wydaje mi się, że bohaterowie niezależni też fajnie wyszli, były dobre walki. Tak, jeszcze trochę była jakaś presja gdzieś czasu, więc w ogóle no tak chyba wszystko faktycznie tam zagrało, poza tym, że no trochę już ledwo chodziliśmy, tak. ale jak raczej będziemy mieć za, jakby się okazało, że za rok znowu jest Noc Tajemnicy, to na pewno nie będziemy w lesie, to każdy będzie pamiętać, to raczej będzie zapamiętane tak czy inaczej ta noc. No czytałem komentarz, że troszkę szkoda Filiberty i wydaje mi się, że fajnie, że to fajnie, że zdecydowałem się losować to faktycznie. No bo to był taki jakby czasem tak jest, że jakby gramy i po prostu na sesjach RPG jakby nigdy nie wiadomo na ile coś się udało, a na ile mistrz gry chciał, żeby się udało, albo coś takiego. I myślę, że fajnie jest tą taką losowość, kiedy już się na nią decyduje. Mimo, że ja się na nią decyduję dosyć często, no to fajnie jest ją uwypuklić, tak mi się wydaje. I dzięki temu myślę, że każdy czuł ciężar tej śmierci, bo gdyby ona... Myślę, że gdybym nie rzucił wtedy tą kością i byłoby, że ona po prostu padła, to byłoby takie trochę poczucie, że ona miała paść. A wcale tak nie było. Jakby to mógł być bardzo wartościowy sojusznik. I zresztą ktoś to w komentarzu tam dał znać, że troszkę jej szkoda. Ja się odniosę tutaj właśnie do tych sojuszy. Ja tam rudym nie wierzę. Wolałbym, żeby jednak, nie wiem, tutaj cały czas ona tam się kierowała ściśle takimi własnymi interesami, nie? A to tak mój bohater trochę inaczej patrzy na... Mhm. Na ten świat, bardziej naiwnie, ale zginęła, nie udało jej się przeżyć. I pojedynek łuczniczy, też był dobry. Mm-hmm. To mi wyszło, to muszę tak przyznać, podobało mi się. Tak, właśnie. Też krew się wygrać, lała, więc... wygrać z elfem na łuki, mm-hmm. to... Kamila, trójeczka? Co myślałem? Właśnie, bo nie skończył. Trójka to wydaje mi się, że ci treserzy troli, mhm. no bardzo dziwne, nie zdarzyło się jeszcze wabić troli do miasta, żeby rozszarpywały ludzi i rzucać im mięso. Więc to chyba taki numer trzy. Gdzieś to jakoś tam zapowiadało zamknięcie wątku z miastem, że będziemy też mogli ruszyć dalej, nawet na jakichś koniach. Więc wydaje mi się, że to trójka, ale przede wszystkim dlatego, że to było dziwny ten plan, co mieliśmy robić i też raczej się to zapamięta generalnie, że wabiliśmy trolle na miasto, no i w razie czego, gdyby coś poszło bardzo nie tak, no to po drodze też nas by zjadły przy okazji, ale tak, no to taka trójka. Okej, okay. No spoko. Tam jeszcze kwestia tego konia, nie, który uciekł na początku, nie, który taką dużą stratą się wydał. No tak, tak, tak. To było zabawne, nie powiem. Troszkę złe z mojej strony, ale cały czas zabawne. Ale mające racjonalne, myślę, podwaliny. Dobrze, myślę, że nie przedłużając. Znaczy, zaskoczony jestem tylko z tych rzeczy, które wybraliście wyborem Kamila odnośnie jedynki. W sensie nie wiedziałem, że to wybaczenie aż tak komuś mogło siąść. Tym bardziej, że to właśnie Kamil, a nie Damian na przykład. No. Bo gdyby Damian wybrał na przykład to wybaczenie, jako że tam faktycznie dużą rolę odgrywał, powiedzmy,
czy większą niż zazwyczaj, no to bym się może nie zdziwił, ale tutaj to też dobrze świadczy, to znaczy, że no bo też jak montowałem tę sesję, to zauważyłem, że no wy tam przez pół godziny wycięci byliście, bo tak ta scena Friedrich Zalindo chyba gdzieś tyle trwała, czy coś takiego. No, ona tam... O, no to, nie, tak to, nie, to nie miałem aż takiego wrażenia, że aż tyle. Było długo, ale jeszcze tak przyzwoicie no. się wydawało. Szczególnie, że tak jak Kamil mówi, no ta sesja w ogóle, ten ciężar na te dalsze nasze podróże jakiś tam bardzo wyraźny wnosi, nie? I no mamy, jakby nie było, kolejne koło do naszego wozu. Mhm. Czy to będzie piąte koło, czy koło napędowe, to się okaże. Mhm. Czy zepsute koło. Ale zupełnie właśnie nowe perspektywy, nie? Przez to powstały, że tak się ta sesja potoczyła. Mhm. No, swój ciężar na pewno ma. Bardzo lubię teksty Tomiego w kierunku Zalindo. Szli na 12 sesji. No to było też fajne. Znaczy, no w sumie trochę zostałem takim łotrem, jakby nie patrzeć tym bandytą, nawet z profesji, więc tak troszkę może kogoś tak dziubnąć trzeba było czasami, no. Albo chociaż coś zasugerować takiego. Bardzo słusznie. Okej, okay, a ulubiony moment, nie wiem, czy będziemy losować i ciekawi mnie, czy no bo daliśmy dosyć duży komentarz odnośnie wydarzeń, więc ciekawi mnie, czy ktoś ma, już abstrahując od tego, która to była sesja, ważna, żeby była od 7 do 12, to taki jeden najlepszy moment i sobie polosujemy. Piątka, a nie powiedziałem, ale to weźmy znowu Kamila, bo tak mi się teraz na Discordzie wyświetla, w takiej kolejności jesteście. Znaczy ulubiony. Chyba, że ktoś ma już ten moment w głowie i chce się z nim od razu podzielić, jeśli Kamil nie ma go pod ręką. Znaczy mam, tylko on jest taki trochę ulubiony, bo trochę było trochę tam wrażeń różnych opcji. Śmiało. Też jajcarski był trochę, ale to jak chyba znaleźliśmy tą czarodziejkę Filbertę właśnie w tej gospodzie. W sumie to nie wiadomo było, czy się też pozabijamy zaraz, czy nie. Ona nam coś tu tłumaczy, ktoś to coś grabi. W sumie to jak ktoś z nas coś zrobił głupszego, to może nas spali, a może jak zobaczy ktoś z nas, że ona to taka już umierająca, to może stwierdzi, że czas grabić w końcu i zabijać i złoto. Skoro jest taka okazja, a czas ucieka i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Więc tak. No i ten kamień, który wyciągnąłeś wtedy. Tak, to ten kamień też, to właśnie był ten jajcarski moment. Właśnie kamień, po którym też niektórzy zrobili, o ty zdrajco, masz tu sztylet. Więc no, to chyba taka bardziej pamiętna scena właśnie jest. Faktycznie, z mojej strony. Jakby, jakoś tak wyleciała mi z głowy trochę, ale bo nie bardzo na kulminacyjne czy coś takiego, to jakby też wynikło... Powiedzmy z postaci, naturalnie wynikła ta scena, ale faktycznie... Tak, wszyscy uczestniczyliśmy, każdy coś tam robił przy okazji, coś tam się też dowiedzieliśmy przy okazji w tej gospodzie, o co chodzi, więc tak ogólnie tam to zajście to takich, jakoś tam się gdzieś bardziej wyróżnia, no. No w ogóle to było takie bardzo, fantazy, można powiedzieć, to znaczy, bo dotychczas te wszystkie wątki... były typu, okej, jest chaos w mieście, jakby, ale to się do tego gdzieś sprowadzało. A teraz nagle jest jakiś kamień, jest jakaś energia. Weszło trochę więcej tej fantastyki, mi się wydaje. Już nie tak przyziemnej całkiem, bo ta magia tam była dosyć potężna, myślę, jak na standardy i to, co się tam działo, jak na standardy warhammerowe. No i właśnie z niej to wyniknęło, że ona to zaczęła tłumaczyć i tak dalej, a wasze postaci robiły wielkie oczy. Okej. To pojedźmy sobie dalej. Od 1 do 3. Michał, od 4 do 6. Damian. No i Damian. To ja w sumie pozwolę sobie i... Co? To samo. Nie, właśnie pozwolę sobie i podam właśnie tą rozmowę z Zalindo, bo no jakby po raz kolejny trochę prywaty, ale to, co już jakby inni też mówili, że no to mimo wszystko to jest moment, który zapoczątkował dosyć właśnie taką dużą zmianę, no bo i jakby stosunek całej drużyny się troszkę zmienił. Mamy piątą osobę w cudzysłowie w drużynie.
jakby mamy w ogóle inne spojrzenie na temat tych złych i zepsutych szlachciców z miasta. W sensie w takie, nie takie czarno-białe. Mhm. Mamy tutaj taki troszkę taką rysę na tym obrazie tych jednoznacznie złych i tak dalej, w co właśnie jakieś takie może wprowadzić później niepewności, nie wiem, kłótnie, wzruszenie czy coś takiego. W sensie, no po prostu jest to coś, co miesza jakby troszkę. No ale wydaje mi się, że głównie właśnie dlatego, że jednak ja brałem udział w tej rozmowie, była ona ważna dla mojej postaci i tak dalej. Mhm. No ale chciałem jeszcze ten, mieszałem, w sensie, znaczy zastanawiałem się nad tym, żeby wymienić jeszcze oczywiście moment, jak to mi zabija Dagmarę. Okej. Okay. Dobrze pamiętam imię. Damarę. Damarę, aha, no, no ale to wiesz. No rozumiem. I tak nieźle, nie? Jakby. Tylko jedna literka. Tak. No ale to jest moment, o którym myślałem. Mhm. Ale to już tak nie będę tłumaczył, po prostu tam. I jeszcze jednym momentem były, ja to tak sobie napisałem, problemy z końmi, bo w momencie jak właśnie podjechaliśmy do bram miasta i do... I chociaż nie, w ogóle przez cały czas trwania, kurde, 10 sesji chyba z 3 razy mieliśmy jakieś problemy z końmi. Przecież najpierw mi uciekł koń, później przy samej bramie z tymi babami żeśmy się ścigali do konia. Było kilka takich wydarzeń, no tak, z tymi końmi, no ale to może niekoniecznie się wpasowuje w ulubioną scenę. Po prostu lubisz, jak ci konia kradną, lubisz mieć problemy z koniem. No, każdy ma inne fetyszne, to rozumiem. No. Tak. No, ale to w takim razie to tego nie było. Możesz to wyciąć. No, właśnie. Okej. No właśnie, po to się fajnie robi omówienia, bo jak... znaczy omówienia, no po prostu fajnie się gada z graczami, jak oni patrzą na rzeczy. No bo ja na przykład w ogóle zapomniałem o tym motywie, o którym mówiłeś. To znaczy, no bo to jest tak, że jak rozpisujesz scenariusz, wymyślasz świat i tak dalej, no to ty znasz te tajemnice jakby i ja już nawet zapomniałem, że w ogóle... Znaczy, zapomniałem, że wam się perspektywa może zmienić na wydarzenia, może tak, że jakby dla mnie jako no tak, osoby, no te rzeczy się zawsze tak wydarzyły i w ogóle straciłem tę perspektywę, że, no, że wy tego nie wiecie i straciłem tę perspektywę, że właśnie Zelindo wam nakreślił nieco, że te osoby w mieście to, no po prostu odezwała się do nich jakaś moc, zaczęła im porywać rodziny i tak dalej, no i tak jak mówisz, no. nie są po prostu chaos. No tak, właśnie to jest to, że jakby tak może, wiesz, jakby dalej jest opcja, że zrobił to chcąc nas oszukać i tak dalej, jasne, ale jakby poszerzył kontekst całej sytuacji, nie? Bo dotychczas to było takie, no okej, są źli w tym mieście i kurde, w sumie robią nam źle, więc trzeba z nimi walczyć. A teraz to jest takie, kurde, no niby są ci wszyscy ci szlachcice w to zamieszani, ale kurde, skoro Zelindo ma taką sytuację, to kto wie, jaką sytuację mają inni, nie? I nagle, to znaczy, nagle żaden z nich się nie wydaje taki... Odnośnie tego, że nic nie było mówione, zapowiadane, to na przykład można było zauważyć, że jak postaci wychodziły z magazynu, to ja opisywałem, że tam Karli na przykład łzy cieknął. Płakała. I nie tylko Karla nawet, ale to już nie chcę aż tak za dużo rozjaśniać, nie? Więc to tak a propos tego, że to się tak wydawało może takie, że są źli i tyle, nie? Czyli nie mówię, że to było dużo rozjaśnione, ale na przykład to jest pierwszy hint, który mi przychodzi na myśl. Znaczy nie, faktycznie z Karlą było coś takiego i to nawet... mniej więcej tam pamiętam, przy czym ja to tak raczej wtedy interpretowałem jako no kurde, mimo wszystko spotkała się z czymś pojebanym, tak w skrócie to nazwę i nawet jeżeli jestem mu oddana, no to może być jakby całkowicie całkowicie mocne wydarzenie dla niej, które nie jest takim hop-siup, nie? Jak pójście do sklepu. Dla Tomiego to było hop-siup, podobało mu się. No my jeszcze nie wiemy tak do końca. Ja jeszcze nie przesłuchałem. Żartujemy. No właśnie.
Ja tylko słyszałem, że tam lizał jakieś dziwne rzeczy. Nie, no z tego co już było, to całował. Jasne. Sorry, całował. Ja słyszałem, że całował coś tam, jak Zolindo opowiadał. Dla inkwizytorów to będzie wystarczająco dużo. Może tak być. Dobra. Także myślę z postacią już. Michał? Chociaż czekajcie, muszę rzucić, żeby nie było nie fair. Szóstka. Do Michał. No to niech się nie spodziewa. Dobra. To ja też trochę tak zindywidualizuję i powiem o scenie, która w ogóle dla mnie była taką trochę nowością i w ogóle chciałem zobaczyć też, jak to działa w tym świecie. Okej. Okay. To znaczy wysyłanie gołębi tam w tym obozie Arnulfa, nie? Wiem, to jest takie głupie trochę, ale mi się to podobało z tego względu, że kwestia tego, jak ty zinterpretujesz, nie, te ptaki, jak to działa, to cała poczta, bo tak szukałem tych informacji gdzieś tam w podręczniku i tam nic nie ma na ten temat generalnie, nie? Nie jest to wyjaśnione, nic tam nie naświetla. A jak zinterpretuje wysyłanie gołębi, tak? Jak to działa, no wiesz, jak działa ta cała poczta, nie? Z tymi gołębiami i tak dalej. Drugie, musiałem wymyśleć coś takiego, bo nie chciałem, bo niby jestem tym szpiegiem, tak? Czyli musiałem wymyślić coś, żeby to nie była taka jakaś wiadomość, nie? Że to dobra, to ja i tam wysyłam tą wiadomość. Czyli to mi dało trochę takiej satysfakcji i też musiałem pokombinować. I trzecie, co może przynieść za sobą pewne konsekwencje, otwiera wiele pewnych możliwości, to jest to, że posłałem też gołębie do 4 miast bodajże tam, z tego co tak. pamiętam, nie? Różnych. Może z tego nic nie wyjść, a może się coś tam stać, to już też nie wiem. I czwarte, kurde, kosztowało mnie to całą koronę i przez to mam tą durną dyskusję z Zenidą między innymi o tą kasę, bo praktycznie mam pustą zakiewkę, nie? Także to też tworzy nowe sytuacje. I ostatnie, też zrobiłem to w sposób taki, gdzie no chłopaki zostali sami, nie? W tym obozie elfów i tam też były takie fajne sceny wtedy, nie? Że ludzie, nie jest, no dobra, i tam jakieś elfy do nich podchodziły, nie? Oni tam czekali chwilę, także tak zupełnie niespodziewanie, że tak powiem, nie? W swoją stronę i tam swoją jakąś tam misję zindywidualizowałem, także ta scena taka, ta obozowa mi się podobała. Okej. Okay. Co jeszcze z takich, no wiadomo, no tam ta Damara i tak dalej, no to mówię, ten finał to był w ogóle mega mocny, tam w tej ósmej sesji. To już nie jest top 3, więc gołębie nam wystarczą. No, to mówię, no jest kilka, jakbym się zastanowił jeszcze, pewnie kilka by tam jeszcze dał radę. No, interesujący wybór, nie powiem, ale z jednej strony mnie dziwi, no wiadomo, bo jesteś typowy. Ale z drugiej strony, no to już jakby właśnie widzę po tobie, z czego wynika, bo to już chyba o tym mówiłem, że ty lubisz, przynajmniej tak to odczytuję, mieć... Właśnie lubisz taką scenerię jak miasto, jak mieć określony plan, ale różne sposoby dojścia do niego i takie planowanie w takich drobnych rzeczach, to znaczy... może jakieś zakupy, może właśnie wysłanie jakiegoś gołębia, może podpytanie tam o coś, bo pamiętam, że też byłeś dosyć podekscytowany, jak wyruszaliście do Schilderheim. To już chyba też zacząłeś robić jakieś plany, oczywiście nic z tego nie wyszło, bo tam w ogóle nie dotarliście, ale właśnie teraz wydaje mi się, że w Eilhard te rzeczy też tak samo powybrzmiewają. No. Ja tutaj mówię, no cały czas się staram odgrywać tego naiwnego jednak trochę Franca, który gdzieś tam nie ma takich problemów, no bo był tam, pochodzi z wioski, to tam za dużo nie widział, trafił do Roberta, który tam generalnie o niego dbał. No i teraz się zdarza z tą całą rzeczywistością i kombinuje tam na taki sposób może trochę nieudolny, no ale gdzieś tam chcę mieć to wszystko jak najbardziej
poukładany, bo gdzieś tam pisałem w historii z tego swojego bohatera, że on stara się być tam, czy przynajmniej jest tak zaradny i tam dąży do osiągania tych celów, tak. Także no zobaczymy. No myślę, że to bardzo fajnie widać. Okej, no. Ja tylko chciałem docenić, bardzo mi się podobał ten właśnie sposób ukrycia prawdziwego znaczenia jakąś tam historyjką z cyrkiem, jeżeli dobrze pamiętam. Ja trochę kekałem przy montażu. No ja też kekałem i wtedy... Bo to niby brzmi jak szyfr, ale niby jest takie totalnie oczywiste. Na przykład jesteśmy na niebieskiej stędze. Co to może być niebieska stędza? Nie mam pojęcia. A faktycznie, no bo dobre, no. No taki żołnierz, jakiś trep jakby to dostał, no to mógłby to zupełnie olać, nie? Możliwe. No. Ja myślę kategoriami ludzi prostych. Jakiś ogrun, jakiś troll, pewnie by na to nie wpadł. No, poza tym mój bohater jest, przypominam cały czas, nie czytaty, nie pisaty. No, no oczywiście, nie, jakby ma braki po prostu mnie to bawiło, nie? Nie, mi to też... No właśnie mnie też. Faktycznie no. Się podobało, w sensie no. trochę kekowate, ale ten... Ale pomysłów jest jak najbardziej na plus. Dobra, tak troszeczkę szybciej. Ulubione BN. Myślę, że nie będziemy już... kulać kosteczką. No ja mogę zacząć, jeżeli okay. chcecie. No, Zelindo. Okej, okay. No dobra. My myślę, że wiemy dlaczego. No, właśnie, właśnie dlatego stwierdziłem, że mogę zacząć, bo nie powiem nic bardzo odkrywczego. A czy, to no. może ja dopytam, czy się stał w tej połowie, może inaczej, czy był, znaczy, bo rozumiem, że w pierwszej połowie przy wyborach bohaterów niezależnych mogli się po prostu pojawić inni, którzy go przebili, tam Giseler i tak dalej. Ale właśnie czy podobnie się bronił w pierwszej połowie? W sesjach od 1 do 6? Czy teraz dodatkowo nabrał tak bardzo wyraźnie więcej, czego wybierasz? Znaczy wiesz co, jak tak o tym pomyśleć, no to troszkę się ta postać pogłębiła przez ten jego, no powiedzmy, przez nasz dialog. Gdzieś tam dużo się wytłumaczyło i tak dalej, i tak dalej. Ale prawda jest taka, że już wcześniej jakby po tej postaci było widać, że to nie jest takie oczywiste. Bo... Znaczy teraz tak z perspektywy czasu mam takie wrażenie, że jak sobie tak pomyślę o tym, że zaginęła mu rodzina i jak wróciła później ta jego córka, to chociaż nie, czy ja tak myślę na bieżąco. Nie, wydaje mi się, że dosyć pogłębiła się ta postać w tym momencie, właśnie w trakcie tej sesji konkretnej. Że, znaczy nie mówię, że ona wcześniej była płytka, ale po prostu, że jakby takie nowe... Nowe światło na te rzeczy, no bo ona wtedy jak się przytulił z tą córką, to tam płynęły mu łzy po policzku. No właśnie, mówił o organizowaniu kolacji, ale to tak trochę, znaczy moim celem, znaczy, nie chcę może za dużo mówić, ale to powiedzmy, że to brzmiało złowrogo, może tak. No właśnie. Jakby on, mam córkę mutantkę, ale sobie teraz zjemy. No. No właśnie, bo teraz z perspektywy czasu wiemy, że on ją tam chwilę później zabił, tak? Jeżeli dobrze pamiętam z tego, co mówił. Ale faktycznie wtedy, jak to mówił, w sensie jak organizował tę całą kolację i tak dalej, to raczej to brzmiało jak o kurde, ale super, odwiedza mnie mutantka i to w dodatku moja córka. No ale nie, ten skracając, myślę, że ta postać jednak się i mimo wszystko się pogłębiła na tej, na tej sesji. Okej. Kamil? Znaczy, no ja też tutaj głosuję na Zelindo, chociaż życzę mu źle, mam nadzieję, że się przewróci parę razy i będzie krzyczał na torturach na miejscu już. No ale co najdłużej z nim mamy.
Ja mam inny plan na to. No ale najdłużej z nim podróżujemy tak naprawdę, jakby tam najbardziej faktycznie ta postać się rozbudowała. Z jednej strony jest wszystkiemu winien, z drugiej strony no właśnie są jakieś szarości tego. No i tak, i takim jest najciekawszym taką postacią, która no, gdzieś tam się ciągle kręci bliżej lub dalej. Mhm. Dobrze. Michał, czy zaskoczysz nas tym razem? Gołąb, mój ulubiony BN. Nasz towarzysz półelf. Okej, okay, Falandar. Którego teraz gdzieś tam utknął, nie wiadomo. Nie mamy z nim w tej ostatniej sesji. Ten kontakt został gdzieś tam zerwany. Ciekawe, czy się jeszcze pojawi, czy nie. No umówiliście się z nim. Moim zdaniem ciekawa postać. Taki bohater, który generalnie no, ma swoje jakieś cele, ale też do końca, tak widać przynajmniej z naszej drużyny, która doświadczyła już wielu różnych przygód, że nie chcieliśmy mu tak zaufać, nie? I gdzieś tutaj on też tak cisnął to zaufanie trochę, że w tym momencie te drogi nasze miały się zupełnie rozejść, bo nie był wtajemniczony, gdzie i dokąd idziemy. No czy okaże się, nie wiem, wrogiem wewnętrznym, tak, jakimś ukrytym szpiegiem, czy okaże się tą pomocną dłonią do końca, czy w ogóle się pojawi jeszcze, czy nie, czy znajdziemy jego zwłoki, no to jest ciekawe. Pomocną dłonią na pewno, nie? Falandar, jest, pomocną dłonią? A nie, oj, sobie skojarzyłem z Zelindo od razu, aha, jak nie ma tej jednej ręki. Trochę taki też, no, chcę uchodzić za takiego, no, takiego cwaniaka, tam szczególnie to było widać, jak żeśmy przeganiali te trolle gdzieś tam, ale później, jak już biegał te kilometry, to trochę żal mi go było. Bo tam na piechotę zasuwał za końmi, mhm. No ale generalnie no, tak to jest mój typ. Mhm. On jest Zelindo jak najbardziej został pogłębiony i tutaj szczególnie to, no fajnie to wygląda na naszych sesjach, nie? No bo mówię, ja tutaj wchodzę z nim w te konflikty klasowe trochę. Gdzieś tam w tych dyskusjach na pewno ciekawy oponent do dyskutowania. Bardzo dużo wnosi do sesji. No i też no, postać jak najbardziej, która pewnie otworzy to już tam dalsze nasze przygody jakoś. No ale jednak stawiam tutaj na tego półelfa, który ma skomplikowany żywot jako półelf. Mhm. Nie może się odnaleźć i tutaj, i tutaj. Mhm. Okej, okay. No, spoko. No w sumie... Bez zaskoczeń, bo to takie dwie główne postaci tej połowy. W ogóle, o ile dosyć długo byliście samotnikami, to można no, czarodziejka powiedzieć, że... za szybko umarła. No tak. Ale właśnie tak myślałem, że może czarodziejka, jeśli chodzi o wasze wybory. No ale w ogóle, tak jak byliście samotnikami, ale wytworzyło się ostatnio coś w rodzaju drużyny. Takiej dziwnej. Połączonej bardzo mieszanymi relacjami, ale faktycznie no jest już, powiedzmy tam, 5 osób wędruje razem, no jednak z Falandarem się umówiliście, więc cały czas go liczę. Nie zostało nic zapowiedziane, że leży martwy w krzakach, ale kto wie, oczywiście. Dopiero jak przyjedziemy na miejsce spotkania, to się o tym dowiemy. Mhm. A jeszcze tak totalnie na szybko, żeby jakoś tak podsumować nasze omówienie sesji, bo zaraz przejdziemy do nieco obgadania, do lekkiego obgadania jedności. To jakbyście mieli porównać te połowy, to znaczy tą 1-6 kontra to, co gramy teraz. O panie. W sensie, czy jakaś myśl wam przychodzi na myśl, nie wiem. Tak, mi przychodzi, że profesję, którą sobie wybrałem teraz... Wydaje mi się, że jest trudniejsza do takiej realizacji. W podróży. No, bo cały czas gdzieś tam podróżujemy, a tak jak patrzę nie, na tą właśnie tutaj profesję, no to gdzieś
moja postać powinna w miarę w jednym funkcjonować w jednym jakimś tam otoczeniu, nie? Żeby zdobywać te informacje blisko tych samych osób i tak dalej, żeby budować tą fabułę, tak? Ale ja myślę, że dosyć postać taka. Bardzo dobrze to wyciskasz, jak na możliwości oczywiście. No, dziękuję, tylko mówię, no tak jest moje odczucie, nie? Mhm. Że no ciężej mi się po prostu teraz odgrywa, bo tam... Znaczy, ale pytanie, czy ze sługą nie byłoby dokładnie tego samego w tych okolicznościach? No. Myślę, że tak. No nie wiem, no jeżeli, bo gdzieś tam jak rozmawialiśmy przy zmianach wcześniej, przy tych sesjach, nie, przy tych zmianach profesji, no to odgrywanie jakiegoś tam rzezimieszka, nie? Który gdzieś tam chodzi po tych szlakach. Moim zdaniem w takich okolicznościach byłoby trochę łatwiejsze. No na pewno to mi jako zbój ma łatwiej. Ten wybór był świadomy, dlatego że tak jak tam wcześniej mówiłem, nie, że dla mojego bohatera się zaczął liczyć, zobaczył to, że ta informacja jest bardzo ważna, tak, i dąży do poznania tych sekretów, tajemnic wszelkimi możliwymi sposobami. No i tutaj się zdarzyła ta fabularnie, nie, ta historia z kapitanem Hubertem, także jak najbardziej to przyjął tą rolę. Gdzieś tam może licząc na nagrodę, że w końcu jak tam coś się może kiedyś spotkają, czy dożyje, czy nie dożyje, to może coś tam będzie łatwiej kiedyś, nie? No ale to jeszcze daleka droga. Okej. Okay. To jest takie moje, mówię. Ktoś jeszcze jakieś myśli odnośnie tych połówek? No, trochę gwoździa mi wbiłeś. Okej. Okay. No nie, no w porządku, nie? To nie jest jakiś wyraźny podział, czy tak po prostu... Znaczy, jeżeli miałbym tak sobie porównać, które wolę, może nie tyle, nie tyle, które lepsze, ale które wolę, to wydaje mi się, że ta druga połówka, ale to raczej już dlatego, że już pewne rzeczy są ustanowione i jakby ogólnie akcja jest taka bardziej wartka, nawet jeżeli się mniej dzieje na jednej konkretnej sesji. Na przykład właśnie na tej wybaczenia, gdzie tak naprawdę dużo się niby nie działo, ale nie było tej takiej akcji, o której ostatnio mówiliśmy, za dużo, a i tak właśnie było to wrażenie, że naprawdę bardzo się posunęło do przodu wątki, nie? To jakby bardzo w tej połówce, mam wrażenie, bardziej w tej połówce wybrzmiało niż w pierwszej. No ale tak jak mówię, to nie jest jakieś mówienie, że tamte były gorsze czy coś takiego, po prostu te jakoś tak lepiej pamiętam. Okej. Okay. No też dla mnie trudny wybór, chyba te ostatnie, ta druga część mogłaby być ciekawsza, lepsza, no sporo właśnie się rozwiązało, sporo różnej akcji, trochę jakby dalej się posunęliśmy gdzieś tam w wątkach, i w jakichś pomysłach, ale raczej trudno wybrać. To dobrze. Ja jakbym miałbym wybierać, to chyba bym wybrał pierwszą, ale to tak jakby z przyczyn takich absolutnie personalnych, to w zasadzie podobał mi się ten taki motyw ujawniania powoli tego, że to Holthusen jest złe. To znaczy to takie po prostu powolne ujawnienie kolejnych kart, aż do właśnie Miasta Chaosu, gdzie one zostały tak po prostu wyłożone na stół. Więc to mi się bardzo podobało, gdzie już ten cel w tej drugiej połowie jest taki bardziej wyraźny. I dalej jest, wydaje mi się, fajnie zniuansowany, ale dalej uważam, że jestem zadowolony z obydwu tych połówek kampanii dotychczas. Ale właśnie bardzo mi się ten wątek podobał. No, po prostu. A takie tutaj pytanie do ciebie też, no bo no w końcu. Trochę dwa różne światy, no nie, no bo tutaj w pierwszej tej części naszej kampanii działaliśmy jednak w obrębie, no jakby nie było jednego miasta, poza tam krótki wypad w jedno tam miejsce, nie, a tutaj mamy już no ten świat taki bardziej otwarty, nie, jest więcej też trochę do ogarnienia i my więcej możemy rzeczy po prostu gdzieś tam, bo przynajmniej ja wiem, że ty mówiłeś, że tam ci to nie przeszkadza, nie, ale może to też wynikać z tego, że no tam mieliśmy pewne ramy, nie, to były te, nie wiem, mury miejskie, nie, i to się wszystko tam działo właśnie w obrębie tego jednego
miasta z góry określonego, nie? Mhm. Aha, że mi było, czy mi było łatwiej? Nie wiem, szczerze mówiąc. Znaczy, wbrew pozorom to wcale nie musi oznaczać, że coś jest łatwiej. Bo jeżeli coś jest zamkniętym ekosystemem, to ja cokolwiek wprowadzę do tego ekosystemu, no to to bardzo, bardzo oddziałuje, tak? A jeżeli na przykład jesteście na szlaku, to nawet jeżeli skręcicie w jakiś dziki kierunek, no to ja mogę coś zaimprowizować i to jest gdzieś tam na szlaku. I nawet jeżeli, nie wiem, to nie ma aż takiego wtedy wpływu na świat, tak mi się przynajmniej wydaje, tak? Jakby pojawienie się trolla na szlaku nie jest tym samym, co pojawienie się trolla w mieście. Nie, no więc, wiadomo. Więc można, więc poza, wręcz bym powiedział, że można bardziej w pewien sposób zaszaleć, znaczy zaszaleć, bezmyślnie zaszaleć, może tak, nie? Jakby dopóki no, to jest wszystko w mieście, to musi to być takie trzymane bardziej w fabularnych ryzach. Zamiast przysłowiowego trolla może być, nie wiem, banda opryszków, nie? No tak, dokładnie, nie? Ale jakby nie. Tak samo mogłaby być na szlaku, nie? Jakby wydaje mi się, że jeśli chodzi o możliwości, to... Szlak daje. To jest tego więcej, nie? Bo gdyby orkowie czy coś pojawili się w Holthusen, no to nagle to jest rzecz, z którą już ludzie by o tym mówili, już to teoretycznie byłby jakiś problem, więc... Byłby to czynnik, który bym wprowadził, ale który niekoniecznie by musiał być potrzebny. No, więc nie. Wydaje mi się, że jakby łatwość czy czegoś, to nie jest... Wręcz mam wrażenie, że bardziej przewidywalni... Ciężko stwierdzić. No jednak mimo wszystko podróż wydaje mi się, że jest bardziej przewidywalna. Tak, gdybym miał ocenić, bo jednak miasto jakiekolwiek daje możliwości, możemy to zgłosić straży, możemy, nie wiem, zatrudnić najemników, możemy coś kupić na targu, co nam pomoże. A jednak jak postać idzie szlakiem, to mogą się różne rzeczy wydarzyć i raczej to jest takie reagowanie wtedy. Więc powiedziałbym, że nawet w mieście jest, ale nie wiem, czy to jest trudność, bo ja nie wiem, ja nie zastanawiam się, czy coś jest trudniejsze, no, lub nie, nie wiem, w prowadzeniu. No jest i tyle. No. Wiem, o co chodzi. Mhm. Ja nie wiem, patrząc na te pytania, to ja od siebie nie wiem, czy bym coś... Nie wydaje mi się, żebym musiał tutaj wybierać jakieś ulubione sesje, ja osobiście, bo nie wymieniłbym chyba nic, czego wy byście nie wymienili, więc raczej byłbym przy tych standardowych wyborach typu umarli balują i tak dalej. Też jako chyba ulubioną scenę to bym wybrał albo Damarę i Tomiego, albo właśnie rozmowy z Zalindo nad rzeką. Więc myślę, żebym wiele do tematu nie wniósł. No dobra, to przejdźmy sobie do jedności, czyli spin-offu, jednostrzału jednocześnie, który pojawił się na kanale. No i jak ocenić? Myślę, że fajnie, jakbyśmy tutaj zrobili taką bardziej otwartą dyskusję, znaczy, która też jest bardzo dla mnie ciekawa. I jak oceniacie jedność tak po prostu jako słuchacze? Może nawet w porównaniu do, nie wiem, naszych przygód? Lub bez tego porównania? Nie wiem, jak uważacie? No, czyli dla mnie, bo tą sesję praktycznie przesłuchałem, jak ona się pokazała na kanale. Mm-hmm. I to takim akurat miałem te tam 3 godziny z tam, nie wiem, z drobnym hakiem i całość od razu, nie? Poszła. Mm-hmm. Na jeden strzał. Bardzo fajnie opowiedziana historia, nie? To i to, co zresztą tam później omawiacie na, bo to było chyba omówienie na sam koniec, tak? Tak? To mówię, no to tam wszystko zostało powiedziane, nie? Że mamy to takie niby tutaj początkowo szmędanie się po kanałach, tak, a nagle tutaj bach, nie? Chodzi o coś zupełnie innego. I to poszło. No fajnie, fajni gracze, bardzo mi się podobało odgrywanie tam tych roli, bo były takie wyraźne podziały wśród tych graczy. Mhm. Także no, przyjemnie się tego naprawdę słuchało i, no, i historia sama w sobie też zacna, no ale to już mówię, no to co my gramy, to też jest super, nie? I tutaj ten wysoki poziom jak najbardziej
widać to mistrzostwo i ogranie i gdzieś tam na tych RPG-ach twoje. No, także... Cieszę się. Tyle skrótowo, bo tam pewnie później będziemy opowiadać już po scenach i tak dalej, także na razie tyle w takim ogólnym odczuciu. Ktoś się zgadza, ktoś się nie zgadza? Nie, ja zgadzam się w zupełności. Tam jeszcze może coś dodam, ale chciałem Kamilowi powiedzieć, żeby się w końcu mógł wypowiedzieć, bo podejrzewam, że przed nagrywaniem mu nie pozwoliłeś, to tak. Niech chłopak wreszcie się wygada. Tak, bo Kamil jako ostatni obejrzał jedność, dosyć niedawno, jeśli chodzi o to, o moment, kiedy robimy to umówienie. Znaczy, no ja muszę powiedzieć, że trudno mi trochę tak jakby ją ocenić, tą przygodę, bo ja bardzo nie lubię takich krótkich jednostrzałów, nie gram takich rzeczy. praktycznie myślę o takich krótkich rozgrywkach naprawdę, kiedy, nie wiem, mechanikę można przetestować z systemu. Więc to tak trochę trudno mi na to patrzeć, ale ogólnie no słuchało się tego bardzo fajnie. Fajnie wspominam zagadkę, która dla mnie była taką, zagadka na kolorach, będzie proste, nie? Która potem się okazała zagadką na dźwiękach. Jeszcze te gadające drzwi potem się okazały. Więc fajnych takich sporo pomysłów było. Mega w ogóle do zapamiętania zmęczony życiem strażnik miejski. No to był najbardziej zmęczony strażnik miejski w Imperium na pewno, jak nie w Galaktyce. I właśnie, że się trochę okazało też co innego niż pewnie wszyscy myśleli, bo też się zastanawiałem właśnie, na pewno będą Skaven, w ogóle laboratorium Skavenów, już zacierałem ręce. Ogólnie fajnie na plus, szczególnie właśnie, że tam jak dalej będzie mówić gdzieś tam, to z tym światem zagrało. Ale dla mnie trochę po prostu krótkie to było. I mogło być generalnie dużo po prostu dłuższe. I to było fajnie. Ale to zabawne, bo wydaje mi się, że jako słuchacz, czy to ma dalej aż takie znaczenie? Znaczy wiesz, można to ocenić po prostu jako film, nie? Czy też nie lubisz filmów, tylko wolisz długie seriale? Znaczy... Jak już tak bardziej wchodzimy w taki szczegół, to w przypadku tak krótkiej rzeczy mam trochę wrażenie, że to jest faktycznie bardziej opowieść, a nie gracze coś rozgrywają. I nie mają. I taki chyba był gdzieś zarzut nawet gdzieś w komentarzu, że... A faktycznie tak, mignął mi ten komentarz odnośnie tam usypiania tych bohaterów. Że oni w pewnym momencie zasnęli. No i nie wydaje mi się, żeby faktycznie oni mogli tak jakoś zadecydować w którymś momencie. No właśnie, i dlatego faktycznie to była krótka rozgrywka z mega klimatem, ale jako bohater czułbym się niefajnie, że w sumie to, tak zasnąłem, no. Ale to taka była trochę konwencja, więc mówię, fajnie to bardzo wyszło. Postacie niezłe rzeczy gadały, jakieś tam właśnie retrospekcje były, więc bardzo fajnie to wyszło, ale mogło być dłużej, było fajnie. Okej, to przyjmuję to za plus. Ale tak, nie, na pewno na plus. No odnośnie tego, myślę, że określenie taka była konwencja jest najlepszą wymówką, jakby to jest jeden z tych komentarzy, gdzie jakby ja zdaję sobie sprawę, że komuś to może przeszkadzać, bo takie było trochę założenie. I ono może dlatego część osób to przeszkadzało, bo może by to wyszło lepiej, bo to jest w ogóle zabawne, że ja na początku, jak projektowałem tę sesję, to... Bo teraz to wyszło tak, że to zszycie graczy to była końcówka. A ja jak projektowałem tę sesję, to ja myślałem bardziej, że to będzie takie pół na pół. Że to będzie taki mocny plot twist, który wjedzie w środku i że cała ta druga połowa będzie jako ten właśnie mutant zszyty. Takie gdzieś było założenie i ono po prostu w praniu inaczej wyszło, to znaczy na tyle było fajne gdzieś to odgrywanie, na tyle jakby ten klimat dobrze szedł, że no nie raszowałem tego jakoś tak bardzo i pozwoliłem temu lochowi wybrzmieć na tyle, na ile tego potrzebował. I w ogóle wydaje mi się, że to jest taki troszkę mój problem, nad którym muszę popracować, bo na przykład to też jest fun fact, że umarli balują gdzieś w moim założeniu. Znaczy, zakładałem, jak się daliśmy do
jak siadaliśmy do sesji Żywi cierpią, to w mojej głowie umarli balują, wydarzyłoby się jeszcze na tej samej sesji. To znaczy, że ta karczma by się gdzieś pojawiła w połowie. Więc wydaje mi się, że... Znaczy nie wiem, czy to jest mój problem, bo jakby i tak wyszło fajnie w obydwu wypadkach, ale, ale często tak mam, że jak już sobie coś rozplanuję, to sobie rozplanuję za dużo. Nawet nie wiem, czy chyba jak planowałem nietypowe zlecenie, to czy w ogóle nie byłem przygotowany już do samego dojścia do szadziowego drzewa. Ale to chyba normalne i chyba jak jest, wychodzi, że przedłuża się, to jak dla mnie to jest na plus, bo znaczy, że też no raz, że dalej to się jednak kręci, a dwa, że bohaterowie coś tam robią, fabularnego ewentualnie, albo coś głupiego, ale coś robią, bo to się przeciąga, ale mimo wszystko gra się toczy do przodu, nie taka, no dobra, bach, checkpoint odznaczony. Tak, dokładnie. Dobra, szybko. No tak, niech te rzeczy właśnie wybrzmią swoim tempem. I w przypadku jedności to bardzo dobrze, bo no nie wiem, czy jakby na ile zwróciliście na to uwagę, ale ja im tam dodałem nową mechanikę tego przeciążenia i tak dalej, i to nie zostało wykorzystane. Znaczy, ja się w ogóle nie spodziewałem, że ich postaci tak zareagują emocjonalnie na to, co się wydarzyło. To było bardzo fajnie odegrane, ale ja absolutnie nie mogłem przewidzieć tego, co się wydarzy. I to, że oni tam zaczęli zabijać jeden drugiego, będąc mutantem, no to jakby okej. Okay. Dobry mutant to był, jeszcze miał sumienie, ale liczyłem, że wyjdą gdzieś z tego miasta i jeszcze potem nas zobaczą z zamurów tej mieściny. To miałem taką nadzieję na koniec, że będzie wtedy takie spięcie z nami już takie mega bezpośrednie, ale się pozabijali. Więc dobrze w tym wypadku, że ta pierwsza część była przedłużona, bo w tej drugiej no oni się dosyć szybko załatwili sami i dzięki temu właśnie to tempo było dobre tej sesji, jakby to timingowo ona wyszła bardzo podobnie jak kolejna. Ja też zresztą nie chciałem, żeby ona się przedłużyła ponad tam 4 godziny czy dalej, bo ja im po prostu zapowiedziałem, że no to są, to jest jednak jakiegoś rodzaju przysługę, przynajmniej tak to odczytuję. Oczywiście wszyscy się fajnie bawili, mam nadzieję, ale to jednak było jakiegoś rodzaju, powiedzmy jakaś forma przysługi, zjawienie się na takim kanale, czy w formie jakiegoś crossa, no i nie chciałem im zabierać więcej czasu niż zapowiedziałem, a powiedziałem, że zmieścimy się w 4 godzinach z przedstawieniem zasad i wszystkiego, i tak się też wydarzyło. Tak, no właśnie pamiętam, że to konwencja takiego krótkiego jednostrzału, to spoko po prostu, wtedy to w tempie właśnie wszystko się zadziało i w ogóle. No ale no? Ja przyznam, że w ogóle z takim jednostrzałem to się spotykam, no pierwszy raz, nie, że... Mhm. Że taka sesja właśnie tworzy całość. Nie? No i może też dlatego się tak wkręciłem, nie? Że to zjadłem po prostu za jednym zamachem i spodziewałem się, że coś będzie dalej, nie? Się dalej bez tak, dalej, tak? No. A tak nawiązując do słów Kamila, że ten mutant by nas zobaczył i tak dalej, to też czekałem na moment, że gdzieś tam jednak migniemy, nie? Spodziewałem się tego akurat nie już w takich dramatycznych i traumatycznych miejscach, ale także jak oni wchodzili na przykład na ten posterunek gdzieś tam, nie? Do tej straży, to że na przykład my będziemy wychodzić w tą drugą stronę, jak szukaliśmy tej karczmy przy tej spalonej na początku świątyni, nie? Gdzieś tam tutaj o przechodzi jakaś grupka, tam jakiś niziołek, nie, i tam dwójkę, jakiś tam obszar. Tak, nie? Też właśnie miałem takie wrażenie, że tak to się pewnie skończy, chociaż że nas tak zobaczy i uniwersum się złączy w ogóle. Nie, no złączyło się przez inne postacie, nie? Nie, no tak, pewnie, ale mówię, takie miałem wrażenie, że tak gdzieś będzie motyw gdzieś po prostu śmieszkowy trochę. Nie chciałem, żeby to było takie in-face, to po pierwsze. Po drugie, no bo jednak fajnie jak to są smaczki, nie, że ktoś to wyłapie. A nie, patrzcie, Friedrich. A po drugie, no jest zawsze to ryzyko, ej, podchodzę do nich, nie? No i co wtedy? No właśnie, dlatego to tak z daleka by było, nie? Tam jacyś goście po prostu biegają, z koniem się szarpią. Tak, a Horsy, to ja do nich podchodzę, a ja nie, tłum ci zagradza, pioruny walą, przyjście się zawala. Po prostu daleko i byśmy uciekli, no. Wtedy na Messengerze byś musiał z nami siedzieć i szybko się komunikować. Co robicie? Co robicie? Nie pamiętacie tego, ale... ale mieliście taką przygodę w podziemiach, bo ktoś was zaprosił do pomocy. Ja tak jeszcze chciałem się tylko szybko odnieść do tej uwagi, którą tam w komentarzu ktoś pisał, że
że w sumie oni nie mieli wyjścia. W sensie, że nie było innej opcji, że mieli się obudzić jako mutant i tyle. Znaczy, to myślę, że ten zarzut miałby więcej sensu, gdyby to była jakaś kampania czy coś takiego. Bo tutaj na takim jednostrzale myślę, że to nawet dobrze ma prawo zadziałać, bo to było takie dosyć fajne zwieńczenie całej sesji. Jakby tak jeszcze lepiej to brzmi po tym, jak powiedziałeś, że plan był taki, żeby to gdzieś w połowie się wydarzyło, a tutaj to wybrzmiało raczej jako właśnie takie taka prawie że końcówka. Taka końcówka, później to już był taki praktycznie epilog, tylko kiedy oni wyszli na wierzch i tam walczyli między sobą, jakkolwiek to teraz brzmi w tym kontekście. Mi się wydaje, że ten zarzut nie jest jakiś specjalnie trafny. Znaczy, ja się zgadzam z tym, że komuś może to przeszkadzać, bo nie każdy jest może do konwencji jednostrzała przyzwyczajony. Ja też potrafię zrozumieć, że komuś to nie pasuje. Ale, był też zarzut, że to jest po prostu Railroad i z tym, że to jest Railroad, to się nie zgodzę, bo to nie był Railroad, bo od momentu tego, tak jak mówię, lepiej by to brzmiało, gdyby to był środek. Ale z drugiej strony wyszło tak, jak wyszło, jest fajnie. Ale musieli przecież, tak, ciekawe, co by się stało, jakby, czy zakładałeś, że otworzą tą kłódkę, nie? To po raz, z którą tyle walczyli. Po dwa, no, mogli nie iść, nie wiem, prosto, tylko gdzieś tam w lewo po tych kanałach się jeszcze trochę szpędać. Także, no nie jest to, na pewno nie były założenia takiego, wiesz, Railroada, nie? Że, no i myślę, że najważniejsze jest to, że w momencie, i to mówię zupełnie jakby, o ile tam, tak jak mówię, no mapę kanałów można mieć wszystkie wydarzenia przygotowane, no i tak było w tym momencie, jakby nie ma co oszukiwać. No to od momentu zmutowania ja wiedziałem, jaki jest konflikt na mieście, wiedziałem, jakie oni mają poglądy i to było tyle z mojej wiedzy. Ja nie miałem prawa przewidzieć, co oni zrobią po złączeniu. To znaczy oni jak najbardziej scenariusz, który widziałem jako główny, najbardziej prawdopodobny jest taki, że uratują strażniczkę, w sensie córkę Horsta, że ją uratują i będą walczyć ze strażnikami, dołączając do buntowników jako ten mutant. I jak najbardziej przewidywałem taką solidną, prawie biorąc pod uwagę, że mieli to przeciążenie i mogli zrobić bardzo dużo, taką prawie superbohaterską walkę jako mutant na ulicy Holthusen. To był mój scenariusz, który mi się wydawał najbardziej prawdopodobny. To znaczy, że Horst zauważy i wszyscy, że strażnicy są źli, przez los, jaki ich spotkał, no ale jednak nie będzie chciał zabijać swojej córki, więc uratuje córkę i będą walczyli ramię w ramię z buntownikami, licząc na to, że ten żaden buntownik w nich nie zacznie strzelać, widząc mutanta. Więc to gdzieś był scenariusz, który widziałem najbardziej prawdopodobny i nie mogłem jakby przewidzieć, że... Nie mogłem przewidzieć, co wybiorą, tak? I to przeciążenie właśnie działało tak dlatego, że wszyscy musieli się zgodzić co do wyboru, po to, żeby się właśnie dogadali i tak dalej. Więc to odnośnie Railroadu, nie? Że nie. Aż trochę szkoda, że nie doszło do tej walki. To też by było ciekawe. W sensie ten finał, który tam był jak najbardziej bardzo fajny, ale też by było ciekawe. Znaczy biorąc pod uwagę, jak długa była ta pierwsza połowa i tak dalej, to myślę, że... Znaczy, no nie wiem. No, może. Znaczy to mogłoby, faktycznie to mogłoby jakby zaburzyć konstrukcję tej sesji, bo ta końcówka była taka bardziej emocjonalna. Dramatyczna. Właśnie. A ta pierwsza połowa właśnie miała bardziej te takie znamiona akcji. No właśnie, wszystko zachowywało się trochę odwrotnie, jak planowałem. Tak, no. Bo jest jeszcze taka jedna kwestia, że nie wiem, czy zauważyliście, ale jest i na początku w opisie, i na końcu ja tam opisuję przelot ptaków nad miastem. I w tym przelocie ptaków jest, że to jest chaotyczna chmara, która się zderza nad miastem, tworzy szyk i w tym kluczu pięknym lecą gdzieś dalej. I w tych pierwszych słowach sesji o tych ptakach
zawierało się całe przesłanie. I ja raczej to widziałem tak, jako ja raczej widziałem ich wszystkich jako takich bandę rozbitków, którzy nie wiedzie się w życiu za dobrze. I oni są taką właśnie i ich życie są takie właśnie powiedzmy chaotyczne, są taką chmarą, ale od momentu tego złączenia ten cel się klaruje i robią coś wielkiego. I gdzieś, jak myślałem o jedności, to myślałem o niej w ten sposób. Myślałem, że tak to się mniej więcej wydarzy. Gdzie wyszło całkiem odwrotnie, bo oni na początku bardzo szybko się zgrali tak naprawdę i bardzo się dogadali, tam sobie dogadywali, o, panienka uważa tak jak ja, bo tak razem zaczęli narzekać na to miasto i ich charaktery bardzo szybko się dogadały, a ten rozłam nastąpił dopiero w momencie złączenia. Dlatego ja w tym epilogu, jak opisuję te ptaki, to na końcu dodałem zupełnie nie tak jak wy. I to było absolutnie zaimprowizowane. To, że tak to dodałem, bo to tak naprawdę w ogóle przesłanie tego i cała ta konstrukcja odwróciła się totalnie niż... taka, powiedzmy, bardziej filozoficzna niż fabularna. Odwróciła się totalnie odwrotnie niż zakładałem. No ale to dosyć ciekawe i w sumie nawet podoba mi się to, że całkowicie inaczej to wyszło niż byś chciał, w sensie niż planowałeś, a i tak wyszło naprawdę fajnie, nie? Zaszła przemiana, to jest najważniejsze. Gdyby byli cały czas dogadani i się dogadali do końca, no to jakby nie byłoby tak ciekawie. Też prawda. Damian, mam tutaj wpisane, że masz jakieś pytanie dla mnie odnośnie jedności. Ale nie wiem, czy to jest dobry moment, czy już za dużo nie powiedzieliśmy i czy nie przejdziemy do kolejnego. Nie wiem, jak uważasz? Myślę. Znaczy, no, co ja chciałem zapytać, czy ta sesja cię prowadziła jakoś inaczej, biorąc pod uwagę to, że był to dosyć nietypowy jednostrzał, a i tak wydaje mi się, że to dosyć mało jednostrzałów prowadzisz w ogóle, nie? Ty raczej zawsze preferowałeś właśnie te dłuższe historie, jakieś kampanie, czy nawet trylogie. A tutaj miałeś taką dosyć zwartą historię, zawartą w trzech godzinach gry. Tak ogólnie jako twórca to się czuję lepiej w mniejszych formach. I wydaje mi się, że w jakimś magicznym konkursie dla mistrzów gry to lepiej bym sobie poradził, mimo wszystko, w konkursie na jednostrzały niż w konkursie na, nie wiem, kampanię. Może, no nie wiem, ale mogę się mylić. Po prostu, chociaż nie wiem, czy w przypadku RPG-ów to się też czyczy, ale po prostu lepiej się czuję w formach mniejszych. Szczerze mówiąc, o czym grało mi się inaczej? Grało mi się inaczej o tyle, bo byłem bardzo zestresowany i to tak serio. No bo było tutaj dużo srok za ogon do chwycenia. No byli jednak gracze, którzy powiedzmy, że byli gdzieś tam znani w YouTube'owym tym, więc gdyby to nie wyszło, to poza takim kwasem personalnym, no to byłby taki kwas bardziej, no, większy. Nasza sława dopiero wzrasta. Tak, ja wiem. Wszystko przed wami. No, ale póki co, no, prawdopodobnie dobrze by było, gdybym tą sesję wstawił i tak, nie? I no, chciałem, żeby to wyszło fajnie, nie? I może bardziej się stresowałem, może nie potencjalnym kwasem, ale tym, że no, to jest jakaś tam szansa dla kanału, żeby trochę osób przyszło. I po prostu chciałem to zrobić jak najlepiej, nie? Żeby po prostu wyszło fajnie. I tą perspektywą się stresowałem. No do tego dochodzi tego, że to są nowi gracze, więc nigdy nie wiadomo, co się dla mnie. I w ogóle sklejona drużyna, więc nigdy nie wiadomo, co się z tego urodzi. Bałem się trochę przyćmienia, o czym mówiłem gdzieś tam w tamtym omówieniu po jedności. Bałem się tego, bo naprawdę jak słyszałem ich rozmowy między sobą i po prostu jaka chemia się bardzo szybko wywiązała. No, to też było bardzo... No, to miałem takie uczucie cholera, no po prostu, że... To doświadczenie, no. No tak, ale ja się po prostu bałem, no, że oni będą super graczami, a ja będę tylko średnim mistrzem gry, czy czegoś takiego, nie? Jakby że w tym zderzeniu, no, bo jakby ta chemia tam zażarła od razu, no i do tego dochodzi jakby głos, nie? Głosy, które są bardzo dobre, no przecież
Pan Mateusz jest w zasadzie lektorem, nie? Więc no, z czym tu konkurować w ogóle? No ale to może też moja wina, jakby, że tak może niekoniecznie powinienem traktować to jako taki konkurs robienia dobrego wrażenia, ale mimo wszystko gdzieś, i nie patrzę tak na to, ale gdzieś takie uczucia się pojawiły. I no, odnośnie tego, żeby połapać dużo rzeczy, to szczerze mówiąc, to jest ciężkie tak obiektywnie, ale nie wiem, wydaje mi się, że mam doświadczenie w tej kwestii, bo jakby, nie wiem, wydaje mi się, że tutaj Damian może mógł się o tym przekonać, to znaczy, no, graliśmy z Damianem dużo kampanii i takie motywy, że jakieś sesje nawiązują do siebie i się przeplatają. Michał zawsze robił takie, znaczy zawsze, nie miał problemu w robieniu takich nawiązań do innego świata i do, znaczy, no, jakby tak w wielkim, ogromnym skrócie, no to nasze przygody w drugiej edycji Warhammera polegały na tym, że był wieloświat, tak to nazwę w jednym słowie. I Michał między tym potrafił robić jakieś nawiązania, gdzie my jako gracze ledwo nadążaliśmy za nimi, a on się tak bardzo swobodnie w nich czuł. To ja czułem, że mnie by coś takiego bardzo przygniotło, a miałem wrażenie, że Michał bardzo, bardzo swobodnie właśnie coś takiego rozrysowuje sobie. No mistrz gry z reguły ogarnia lepiej świat niż gracze, nie? Więc tak, nie jest to z jego perspektywy aż tak, ale właśnie jeśli chodzi o takie właśnie pogodzenie i to, że coś jest jednostrzałem i jednocześnie jest spin-offem, to jakoś się to... Wyszło to całkiem fajnie, ale jakoś nie dało mi to więcej... No tak, chyba największą trudnością był jakiś tam stres. Więc ja nawet nie wiem, czy się w ogóle dobrze bawiłem podczas tej przygody, to znaczy, to, nie wiem, w sensie, ciężko mi powiedzieć, nie miałem czasu, jakby ja byłem tak zajęty, tak skupiony, że nawet nie myślałem o tym, żeby się po prostu dobrze bawić i po prostu po sesji stwierdzam, ej, fajnie było, ale jakby w trakcie w ogóle nie docierało to do mnie, bo byłem po prostu zasłuchany, żeby tam, no więc może śmieszne, ale tak to było. No mi to brzmi trochę jak prowadziłem tam pierwszą sesję z The Cthulhu, to właśnie tak samo miałem, że ja nie miałem czasu w ogóle pomyśleć, czy się dobrze bawię, bo czułem się taki przytłoczony, okej, okay, to. Mhm. Oczywiście całkowicie inny ten kaliber, ale mam wrażenie, że podobne ten, że podobne wspomnienia. Żeby nie było, że się stresuję tylko przy osobach, które mają, nie wiem, więcej niż 1000 subów, no to jak graliśmy nietypowe zlecenie, to ja też się stresowałem, bo tam, znaczy po prostu, może inaczej, ja mam świadomość jako mistrz gry, że ludzie poświęcają czas. I ja naprawdę bardzo bym nie chciał sytuacji, kiedy ktoś poświęca 3-4 godziny, żeby się spotkać na sesję i ja po prostu prezentuję jakąś hałę. I im więcej jest czynników, które mogą przybliżyć do tej hały, tym się, wiadomo, bardziej stresuje. No a jak graliśmy nietypowe zlecenie, to ich było bardzo dużo, bo nowi gracze, czyli tak samo jak tutaj, nowy system. Grałem w ogóle pierwszy raz online, więc tam też tych czynników było bardzo dużo. Ja pamiętam, że też się stresowałem na nietypowym zleceniu. Więc to nie jest tak, że to, powiedzmy, było w tym momencie przyćmienie youtuberami. Ale po prostu kwestia tego, że było dużo nowych czynników. Jednak bycie graczem jest dosyć uprzywilejowane. Nie ma takiego stresu. To prawda. No. Chociaż kto wie, w sensie, nie wiem, gdybym ja miał grać z jakimiś właśnie takimi bardzo wyraźnymi osobistościami i znanymi w dodatku, to myślę, że też bym się stresował jako gracz. Ale myślę, że i tak raczej się to nie umywa do poziomu stresu mistrza gry, który musi grać tylko z takimi osobami. No, może. No i tam też dużo osób było mistrzami gry, a ja też... Kamil, ty mistrzujesz, nie? No. Nie ten, nie lubię grać z mistrzami gry. Ale co, czepiają się. Ja w ogóle jakby i miałem kilka historii z tym. Nie lubię takiego motywu, że ja lubię i to na przykład to na przykład bardzo widać po Michale, ja sobie to bardzo cenię. Ja lubię taką
taką naturalną podjarę. Taką, że jestem w tym świecie, kram, bawię się i po prostu gram, i po prostu żyję w tym świecie. I jaram się tymi zdarzeniami i tak dalej. To jest jakby dla mnie jako mistrza gry najlepsza podstawa, a mistrzowie gry, czy osoby, które, nie wiem, zjadły na RPG-ach zęby, to mam wrażenie, że one po jakimś czasie tracą tą taką podjarę i zaczynają oceniać te sesje tak bardzo, no po prostu tak rzemieślniczo. To znaczy sesja się kończy i on się zastanawia, czy ja się nudziłem, czy była walka, czy była akcja, czy ten bohater niezależnie został dobrze zarysowany. Czy testy plus 3, czy plus 30 i tak dalej, tak jak czytam niektóre komentarze. Nie, mnie to wkurza, no słuchaj, ty prowadzisz, są pewne założenia. Znaczy, mnie one nie wkurzają, bo to jest racja często, nie, ale... I to jest kwestia pewnych wyborów, nie, no bo wiesz, mi się to akurat... tak jak powiedziałem na początku, nie, ja się chcę dobrze bawić i póki co to fajnie wychodzi nam i tak jak mówię, na spotkaniu ludzi zupełnie przypadkiem tam z internetu, nie, no ja jestem mega zadowolony, nie, że do tej pory trwamy i działamy sobie i jest super, no. Wow, żyjemy. No ale to nie że coś, Kamil, nie, jakby w sensie nie czuję od siebie tego, nie czuję od siebie, no nie, może rozumiesz, z czego to wynika, bo ty jako jesteś mistrzem. Faktycznie czasem, znaczy pewnie nie zawsze i zależy oczywiście, jak to można uniwersalnie odpowiedzieć, ale na pewno jest takie coś, że właśnie gdzieś tam są jakieś oceny, przemyślenia, a może to powinno być w ogóle inaczej, już nie mówiąc o jakimś tutaj, jeżeli ciśnie na usta, jakieś mechaniczne poprawki w trakcie, bo to przecież powinno być inaczej, więc coś takiego na pewno jest. Na pewno w różnych formach i w różnej skali, ale na pewno coś takiego może być. Więc jest dużym plusem, jak no, mimo wszystko gracz potrafi trzymać ten język ze zębami, trochę się wkręci i ewentualnie gdzieś tam może coś na koniec powie, że co tam było dziwnego albo nie tak. Albo chyba rzeczywiście no, poprawia mechanicznie, ale fajnie powie od razu, nie, to może nie do końca tak, bo to jest naprawdę na niekorzyść twoją lub moją, ale wiem, gdzie to jest napisane w ogóle, wiem, jak to działa, szybko to załatwmy. Żeby też nie było, że tam, no mi się wydaje, że 2 lata temu to czytałem, że w wersji 1.5 na YouTubie, gdzieś tam na forum, w komentarzach, no. Więc, ale tak, jak nie potrafi ktoś uniknąć komentarza, wprowadzi to jest duży plus, naprawdę. I się trochę tam wkręci też w to. Znaczy, ja to też mówię tak trochę dla dobra tego gracza, bo moim zdaniem droga w tę stronę sprawia, że ten gracz automatycznie się wybija z imersji. To znaczy, dla mnie jest ekstra, jak gracz i dla gracza, tak mi się wydaje. No jeżeli on jest faktycznie w tym świecie i on się czuje, że ten świat żyje i tak dalej. A w momencie, kiedy ten świat zaczyna być analizowany, to czy zostały popełnione błędy, czy nie, to jakby nieważne. To ten świat wtedy zaczyna, im bardziej go analizujesz, tym bardziej przestajesz o nim myśleć jako żyjącym tworze. To jest tak, jak oglądasz film i sobie myślisz, aha, dobra, no to teraz jesteśmy w połowie filmu, okej, teraz jest ekspozycja, teraz coś tam. No, przestajesz się jarać tym filmem, tylko po prostu... No, analizujesz scenę pisanie, nie? Widzisz te struktury i tak dalej, nie? Ja bardzo lubię filmy, które mnie wciągną w ten świat i w taki sposób, że przestaję w ten sposób analizować. Niestety to ja tam, powiedzmy, interesuję się różnymi takimi zabiegami fabularnymi i ja właśnie analizuję i często sobie psuję rzeczy przez to, bo na przykład, nie wiem, przewiduję, że sobie coś się wydarzy albo coś takiego, bo wiem, że jak ja bym był scenarzystą, to ja bym zrobił tak, bo to będzie efektowne. No i to się na przykład potem dzieje, nie? No ja, okej. Okay, no. Ale lipa. No, więc, no. Zwalił ode mnie. Ale tak, no fajnie jest, jak ktoś jednak trochę się przestawi na ten tryb gracza i po prostu jednak tam no, wkręci się trochę w tą grę. No i być może sporo da samej grze i trochę ją rozkręci, no bo to już nie te czasy, że mi z gry mało odwali całą robotę, gracze to przyjdą, zjedzą chipsy, pójdą i dobra, za tydzień przygotuj prawda, następne parę godzin, no. No właśnie to jest to, nie? Że jakby jak tak analizujesz, to jakby zamiast analizować i tak podkopywać trochę ten świat, to się powinno myśleć, co ja jako gracz jestem w stanie zrobić, żeby ten świat urealnić, nie?
No tak, to chyba takie fajne, poprawne podejście, tak. Dokładnie. Bo to, tak jak mówię, to nie jest robota tylko mistrza gry. No ale jednak sporo jest. No i właśnie wracając do tematu, no to tam właśnie było dużo mistrzów gry, więc to też był jakiś czynnik. No. Ale chyba po nich nie było tego tak czuć. Właśnie tego takiego analizowania. Znaczy, wydaje mi się, że... Nie, ale po prostu to była moja obawa przed, nie? Wydaje mi się, że tam... Tak. Tamto mistrzowanie było o tyle czuć, że nie czułem, że ktoś się siłuje ze mną w tej fabule. To znaczy, że bardzo wyrozumiale... to też jakby kwestia oczywiście charakteru, ale że... Oni też by chcieli mieć takich graczy, którzy mniej więcej łykają przygodę i idą, powiedzmy, zgodnie z nią. Więc tak było to w tym przypadku. To mi się wydaje, że to doświadczenie przełożyło się dodatnio na tą sesję. No to fajne komentarze były. Nie pamiętam imienia krasnoluda, który tam odgrywał, ale jak wchodzili do tej krypty, nie, to... A dobra, to ja tutaj sobie zejdę, nie? I od razu zacznę rysować mapę i tak po prostu ciągnął to, a nie tam, że a może tam nie idźmy, nie? Może jednak coś takiego, nie? No tak, taka... Konwencja krótkiej przygody, no faktycznie, no weźmy ją, każdy właśnie widać na doświadczenie, nie? Z jednej i z drugiej strony tutaj fajnie się to wszystko ułożyło, no mówię, mi się tego słuchało, naprawdę rewelka. No dobrze, a przechodząc do kolejnego, ostatniego pytania w naszym zestawieniu. No i jakie to uczucie słuchać? Chociaż czy ty, Damian, jeszcze masz coś, rozwijasz to swoje pytanie, czy nie? Nie. Okej. Mam wrażenie, że je bardzo wyczerpaliśmy wręcz. Jakie to uczucie słuchać opowieści rozgrywającej się w tym samym świecie i wydarzeniach nakładających się na wasze przygody? No i czy wyciągnęliście z tego jakieś dodatkowe wnioski i jak to wpłynęło na odczucie odnośnie świata gry? Tu możemy nawet się zagłębić w jakieś szczegóły, jakby nie jest problem. Jeżeli ktoś na przykład wyhaczył jakieś nawiązanie, czy coś takiego, to... To mogę tak na szybko zacząć, że bardzo fajny tutaj jakby jest efekt, gdzie coś się dzieje w tym samym świecie, albo w ogóle już w okolicy. Na raz, że tutaj fajnie to dodało trochę, wyjaśniło pewne wydarzenia, szczególnie tam w nawiązaniu do ostatniej naszej sesji. Masz na myśli Brunę, czy... Szczuro człowieka. A dwa, że no jest wrażenie wtedy jeszcze bardziej takiego żyjącego świata, gdzie i tak wydaje mi się, że mamy, przynajmniej mam takie wrażenie, że rzeczywiście coś tam się wokół nas cały czas dzieje i nie jesteśmy jakimś tutaj blokerem świata i wszystko wokół nas się kręci, jednak gdzieś tam coś się cały czas dzieje, a tu faktycznie widać, że my tam sobie swoje, a tu się działo coś swoje. W sumie jak teraz tak się zastanowiłem, to fajnie by było nawet gdzieś tam jakąś może kolejną sesję gdzieś z okolicy taką mieć do posłuchania, gdzie grał ktoś inny, ale tak dla, żeby świat był po prostu żywszy. Więc coś tam się działo, inne postacie nawet, ale mogłoby być śmiesznie. Już wkrótce na kanale Awanturników opowieść o strażnikach z Eilhart. Tak, nocne pościgi, pijacy, awantury. Razizm w mieście, pogrom. No. Czyli? No, więc tak. Ja tam nawet nie wiem, gdzieś napisałem w komentarzu, nie? Czy też nie sprawdziliśmy tego człowieka konia, nie? Który tam u nas wyskoczył. Czy to z tej samej fabryki, co to szczur człowiek, nie? Made in Holthusen. No, także nie, te nawiązania bardzo, bardzo fajne, nie? Tam właśnie mogę powiedzieć, że ocaliłem niewinną strażniczkę, teraz się okazuje, miejską, która tam w sumie nie była po złej stronie, a to mi chciał ją zadźgać, nie? No tak, bo wy jak graliście dziesiątkę, to mimo, że na kanale to się pojawiło w odpowiedniej kolejności, no to graliście dziesiątkę przed graniem jedności. No jakoś... Dobrze mówię. Dobrze mówię. Tak. Dziesiątkę zratowali. Brunę spotkaliście na pewno, kiedy sesja nie była opublikowana. No to na pewno. No właśnie, nie wiem, czy myśmy w ogóle mieli, myśmy na pewno nie mieli okazji jej jeszcze posłuchać. No nie słuchaliście. No nie. Możliwe, że ty wiedziałeś, ale nie jestem przekonany do tego nawet. Znaczy ja już grałem wtedy. Tak, to już było po? Okay. Tak.
Tak, no ja tam mówiłem, że właśnie tam były te pogłoski, że jakaś bestia została spalona w porcie. Tak, no. Tylko właśnie zastanawiałem się, czy to było takie twoje trochę... Nie było to moje przewidywanie przyszłości, co się wydarzy na jedności. Okay. Bo nie miałem prawa tego wiedzieć, tak jak mówię. Ta końcówka, nie planowałem tam nic. Po to sobie zrobiłem epilog o ptakach, żeby... ptaki zawsze się zachowały tak samo. No ale no, ja osobiście właśnie jestem wielkim fanem takich małych smaczków, lubię wyszukiwać sobie na sesjach, czy w ogóle gdziekolwiek. I no i to jednak była taka sesja, gdzie można było tego szukać. Nie było chyba tego tak jakoś mega dużo, ale... Zależy, co rozumiemy jako smaczek, nie? No, znaczy wiadomo, pojawienie się postaci, która była gdzieś tam, czy coś takiego, która była na tej... w tej głównej jakby naszej fabule i tak dalej. Przewijały się imiona. Ale... Tak, też, no. Nie? Ale, znaczy, najbardziej mi się właśnie podobał ten smaczek, gdzie dla nas, właśnie tak mówię z perspektywy naszej, że już po tym, jak rozegraliśmy sesję, tą dziesiątą, słyszeliśmy o jakimś tam potworze, ale w sumie podczas sesji to ja sobie wyobrażałem, że to jest jakiś, że to jest coś pokroju tego, z czym Tommy miał do czynienia tam w porcie. A tutaj się później okazuje, że to jednak jest jakiś dziwny zlepek trzech innych bohaterów. To było takie fajne. Tak właśnie taka całkowicie zmieniona koncepcja. Nagle się okazało, że kurde w ogóle całkowicie się myliłem, bo to się okazał jakiś kurde dziwny potwór tam sklecony gdzieś w kanałach. To było fajne. No ale tak jeszcze to, że no odgrywanie, jak już tam pisałem na naszej grupie na Facebooku, że po przesłuchaniu miałem takie, o kurde, dobra, z czym ja wychodzę w ogóle do ludzi, bo trzeba przyznać, że oni sobie tam świetnie radzą w odgrywaniu i swoich postaci i ogólnie takich stosunków między sobą, więc jest to coś, gdzie można bardzo dużo, myślę, podejrzeć i spróbować chociaż też zaadaptować do u siebie. Ja myślę, że ja myślę, że wiadomo, podglądać można zawsze. No ja myślę, że u nas to jest naprawdę, naprawdę okej. I tam to też jest takie wyraziste. Tak, znaczy ja mam wrażenie, że to no właśnie, mam wrażenie, że to dobrze działa na jednostrzale. To znaczy, to też jest takie... No tam po prostu bardzo uwypuklili te takie mega charakterystyczne elementy postaci. Mhm. Ten to jest tak, stary, ten jest optymistyczny. Mi się wydaje właśnie z samego założenia, że to był jednostrzał, nie? Że to właśnie może, tak... No. Jest od razu, nie? Bo tą postać trzeba zagrać jeden raz, nie? I no później tak. Już... się nie odkrywa jej się tam częściowo, ona nie będzie zmieniać profesji tak i się nie będzie nie wiadomo jak tam ewoluować. Także to wynika z tej konwencji, która tam jest, ale myślę, oczywiście, oczywiście samo odegranie no było super, nie? Tutaj to się nie ma co przyczepić. Myślę, że to jest może taki case tego, jak Damian kiedyś pochwalił moich BN-ów takich randomowych. To znaczy, jeżeli wiele nie stoi za postacią, no to nagle starasz się z tych takich małych elementów ją... wyciągnąć jak najwięcej. Tak, więc no tutaj jakby było jasno powiedziane, ej, masz 3 godziny i to musi fajnie wybrzmieć, nie? No to okej, okay, dobra. Możliwe, no. No więc na pewno też z tego to dosyć wynikało. Ale na pewno ale umiejętności jak najbardziej były. No, na pewno bardzo fajnie się schować takiego bardzo żywego i wyrazistego odgrywania, które tam wszyscy zaprezentowali w sumie. No tylko pytanie właśnie, śmienię się, że Hord jest stary, no to na przykład po takich 3-4 sesjach, no ten żart już na pewno by nie działał, nie? Zestarzałby się. No, zestarzałby się też. No to jest racja. To jest tak jak kiedyś rozmawialiśmy o graniu jakimś z Kavenem na przykład, nie? Że to jest bardzo fajne właśnie na taką jedną, dwie, może nawet 3 sesje, tak. Gdzie starasz się odgrywać tego z Kavena tak bardzo wyraźnie, mówisz tak jak z Kaven i tak dalej, ale na dłuższą metę jest to męczące po prostu i
ciężko to pociągnąć właśnie przez taki, przez kampanię całą na przykład. No jak oglądałem Critical Role, to tam nawet jest, a to voice actorzy grają, nie? I tam jest nawet taki case, że jak ktoś gra taką odjechaną postacią w stylu, nie wiem, goblińską dziewczynką, to widać, że z sesji na sesję ten piskliwy głosik maleje i no i to jakby ciężko jest tak faktycznie. Jak wpadniecie kiedyś na pomysł grania postacią, która się jąka, to nie róbcie tego, porzućcie to i spalcie. Okej. Okay. Dobry pomysł. O, już mam pomysł na BN-a, świetnie. Dobra, czy ktoś coś... No właśnie, patrzę na kartkę, czy jest coś, czego nie ruszyliśmy z tego, co mam, ale nie, chyba wszystko. Myślę, że czas i odpowiedzi wskazują, że... Chyba, że ktoś coś ma. Ja mogę ewentualnie tak zrzucić pytanie, jak tam mechanika Warhammera? Jakie wrażenia, no? Znaczy tak dopytuję, bo mam coraz większe mieszane uczucia na temat różnych dziwnych komplikacji, które są wprowadzone, a po obserwowaniu tam grupy fejsowej jest strasznie dużo pytań o różne rzeczy i sugeruje to, że jednak jest strasznie wybrakowany ten podręcznik momentami, no. Tak, a to nie jest kwestia tego, nie wiem, że... To nie jest tak, że na każdej grupie, jakby, że od tego są grupy, żeby zadawać pytania? W sensie, nie wiem, jakby nie się z tego aż tak... Znaczy jak widzę przynajmniej jakieś tam, znaczy okej, są oczywiście, ale jak widzę, że ludzie się pytają o jakiś przykład, który gdzieś tam podają, że o siema, tu jest jakaś tabelka na kupowanie zaklęć i trochę ją nie do końca rozumiem. To nie powinno być takich wątpliwości przy takich nie większości podstawowych rzeczy. Jak dla mnie jakby po prostu podręcznik jest troszkę wybrakowany, niedoopisany. Mhm. Oczywiście, że są tam miejsca, że można sobie jakoś to różnie interpretować, ale co i raz się pojawiają odpowiedzi, że no tak tego nie ma, ale fajnie to zrobić tak i tak, bo to taka zasada wymyślona gdzieś. No i tak właśnie dziwnie to wygląda. No. Ale teraz podobno tak w ogóle, tak jak rozmawiałem z człowiekiem, który jest handlarzem i sprzedaje trochę RPGów i planszówek i tak dalej, pewniaków, to tak się po prostu wydaje teraz, że się wydaje rzeczy niepełne, żeby później porobić do tego dodatki i na tym zbić kapitał, nie? Tak samo się, nie wiem, gry komputerowe się tak samo wydaje, nie? No, znaczy, okej, rozumiem, tylko nawet tu nie chodzi kwestia o to, że nie ma opisanych kolejnych zaklęć, bo jest biedny Warhammer w zaklęcia, przecież strasznie w porównaniu do, no, oczywiście klasycznego D&D. Natomiast chodzi o różne wątpliwości, które się pojawiają przy opisach, przy wykupywaniu postaci i tak dalej. Jak dla mnie nie powinno czegoś takiego być. Może się czepiam, bo zawodowo się czepiam, ale no nie powinno tak dla mnie być przy tak prostych po prostu rzeczach. No. W sensie chodzi ci o to, że są rzeczy nie do końca jasne i nie są jakieś klarownie wytłumaczone. No, raczej Kamilowi nie chodzi o to, że jest za mało profesji, czy jest opisany tylko Reikland, tylko to, co jest opisane, jest niedoopisane, nie? Tak, właśnie. To mnie strasznie denerwuje, jakby tego nie powinno być. Wiadomo, że musi być dodatek albo ze trzy i najlepiej za dobry dolar, a nie gratis, no, bo takie czasy, ale pewne rzeczy powinny być. I przez to, mimo że tak z jednej strony wydaje się bardzo spoko ta mechanika i że powinna płynnie działać, to czasem się tak zastanawia, tak, czy to tak, czy może inaczej? Tam, niby wydaje mi się, że tak. Ja się zgodzę, może że mi się ten... wydaje, tylko rzucam hasło. Ja się zgodzę, że ten efekt, który chciano uzyskać, to znaczy... Na przykład walki, która jest troszeczkę losowa, bardzo zależy od przewagi i tak dalej. I te problemy, które próbowano rozwiązać, że dałoby się je rozwiązać prościej. Znaczy, że widzę tutaj przekomplikowanie, nie? I no ja jestem fanem prostych systemów, wydaje mi się, że nie wiem, w jakimś D&D, nie wiem, co by musiał mieć system w sobie, żeby, może musiałby być po prostu do walki, na przykład jak w D&D, gdzie faktycznie może by mi się chciało rozkminiać tam nie wiadomo co, ale no jakby myśląc o Warhammerze, jakby jeżeli założenie jest, że walka jest śmiertelna, to wniosek jest taki, że gracze unikają walki. Jeżeli gracze unikają walki,
No to wniosek jest taki, że ta walka jest rzadko. Jeżeli walka jest rzadko, to ona nie może być trudna, bo z trudną mechaniką się trzeba otrzaskać. Ja czytam podręcznik i przed pierwszą sesją, na pierwszej sesji nie mieliśmy walki, czy tam mieliśmy, nie wiem, przez troszkę, i potem mieliśmy walkę 5 sesji później, czy coś takiego. I ja już przez ten miesiąc czasu trochę mi rzeczy z głowy powypadało i nagle to kartkuje. Ale to też dlatego, że się starzejemy. Ja mam tak samo. Nie, bałem się sam przyznać, ale też gdzieś tam ten podręcznik przecież przeglądałem, czytałem jak dostałem, ale tej walki chociażby nie było, no to gdzieś tam to w ogóle wypadło, jak to tam ogarnąć. Moim zdaniem to ten system, bo ja porównuję z tą drugą edycją, czy pierwszą, nie, Warhammera, poszło na pewno w dobrą stronę, bo tam po prostu człowiek stał i się tak trafiłem, nie trafiłem i mało to było realne trochę, takie oklepywanie się bez sensu, turlanie kośćmi, tak? Mhm. Tutaj się coś dzieje, tylko że no to chodzi o to ogranie po prostu tego i z czasem to pewnie by było o wiele łatwiejsze i ten system przewag jakoś tak, no też fajnie motywuje, żeby tworzyć pewne sytuacje, tak. Tudzież nie zostawiajmy go samego, bo go zaraz zadźgają, tylko tam, nie wiem, w skopa wjadę i zrobię też, zlikwiduję przewagi przeciwników, albo tutaj, mówię, to ostatnia walka nasza, gdzie tam po prostu za wcześnie otworzyłem drzwi i też już było po prostu, gdzieś tam było jak Kamil mówię, jak Damian by dołączył od razu, tak? To myślę, że byśmy szybko roztrzaskali tego mutanta, nie? A wyszło jak wyszło, no. Gracze zawsze coś odwalą, no. No ale ja muszę przyznać, że dopiero właśnie przy tej ostatniej walce, na ostatniej sesji, dopiero przy niej się czułem tak dosyć swobodnie, jeżeli chodzi o walkę po prostu tak mechanicznie. No to ty. Tam jest ta tabelka w ogóle w podręczniku, nie, że tutaj widzisz, ile ta przewaga już daje, także nie jest to, myślę, na pewno dużo rol pomaga, bo no. Tak jakbyśmy mieli to spisywać gdzieś, no to też no, kwestia ogrania po prostu tego, ale moim zdaniem nie jest też tak chyba, nie wiem, skomplikowana, nie? Kilka jeszcze starć jakiś i... Tak, tylko wiesz, jest właśnie to, o czym Michał mówi, że raczej tych walk się unika, jeszcze tym bardziej, kiedy... No więc no, kiedy się otrzaskasz, nie? Raczej ja słyszałem z kolei inaczej, że tak jak, raczej jak czytałem prawdopodobnie tę samą forum, co Kamil, że ludzie na początku się skarżyli na to, że te walki są w ogóle za łatwe, nie? Mhm. Że po prostu tam rozwój postaci wyżynają po prostu wszystko to, co się tam porusza. Widziałem taką opinię, no. Gdzieś, no. Nie walczyli ze szczurą ludzie. dla mnie zeskalowanie przeciwnika, no to też nie jest jakimś tam, chyba jak kiedyś prowadziłem, jakimś tam wielkim problemem, żeby to miało ręce i nogi, jakoś to wyglądało tak i to urealnić. No. No ale u nas chyba jeszcze znaczenie ma to, że z naszych postaci to moja jest tak najbliżej jakby do walczących. Wasze tak też niespecjalnie, nie? Co jest jakoś rozwinięta, tak jako super. Jest wytrzymała moja postać, ale nie jest jakimś tam super herosem. Tak, w sensie ty możesz dużo szczególnie na klatę. Dodam jeszcze to, że ja walczyłem pogrzebaczem, nie? Bronią improwizowaną w ogóle. To swoją drogą fajnie ta walka wyszła, bo byliśmy w gaciach z czymś, co było pod ręką, ktoś rzucał butem i kopał i w ogóle. A, i ten koleś na koniec raz wchodzi, więc my stoimy w gaciach zakrwawieni z pogrzebaczem w ręku. Typowy wieczór bohaterów po prostu. No ja podobnie jak Kamil uważam, że... Znaczy Kamil, Michał, że założenia są dobre. Na pewno bardzo są... Nawet to na pewno. Powiedziałbym, że bardzo dobre. Wykonanie... mam wrażenie, że w pewnych miejscach można by odpuścić skomplikowanie i starać się uprościć. Znaczy mam wrażenie, że ktoś nie myślał, projektując ten system, jak zrobić, żeby było jak najprościej. Tak. Chyba nawet gdzieś taki komentarz był, że chciano tak poprawić pewne rzeczy i zmienić, tak, żeby były trochę szybsze, że strasznie skomplikowano.
albo nie dopisano i no i teraz tak jest. No ale, ale pewnie jakby też właśnie grać więcej, no to... Mhm. Ale z drugiej strony popatrzcie, że mogą być tacy gracze, którzy gdzieś tam będą stawiali, że właśnie o, poruszamy się na szlaku i nie wiem, będą się bawić w tam, nie wiem, Gotreka i Felixa i będą chcieli wyrzynać, tak, jakieś tam sobie drogę po prostu toporem, bo zrobią sobie drużynę zbrojnych, tak? I tutaj takie bardziej rzeczy bogato opisane, tak? No będą tworzyć więcej takich sytuacji, jakichś może nie wiem, w tej walce niespodziewanych, czy takich zaskakujących, niż takie proste idziemy i sieczemy, nie, bo tutaj mechanika na to pozwala, tak, w jakiś sposób. Mhm. Także no, mówię, no to trzeba by było ograć jeszcze kilka razy, gdzieś tam zobaczyć, nie, jakie... No ja jestem pozytywnie nastawiony, bo wydaje mi się, że w wielu momentach, w wielu sytuacjach mechanika stworzyła, znaczy w wielu momentach mechanika stworzyła ciekawe sytuacje, czy gdzieś wpłynęła pozytywnie i no, nie wiem, no ja jestem pozytywnie nastawiony, no wydaje mi się, że właśnie zabawa się zaczyna, kiedy ktoś chce, a ja mam oburęczność, a ja tutaj mam tarczę w lewej ręce i wydaje mi się, że w tych momentach mogą powstawać te pytania, o których mówi Kamil. I my jako, że nie jesteśmy tak sfokusowani na walce, to my tych pytań jeszcze tak nie zadajemy, ale jak przyjdzie to do czego, no to może będziemy, nie? Ale no ogólnie na plus chyba to, co się tam gdzieś tam na tych kostkach dzieje. Też nie, też chyba, a walczyliśmy tak w ogóle, nie przypominam sobie, żebyśmy mieli taką, może z tym człowiekiem koniem, gdzieś jak walczyliśmy. Ale jaką walkę? No taką to, prowadzoną w ten sposób, że zaczynamy z miarę z dalekiej odległości i przechodzimy do starcia takiego face to face, nie? Bo tak to przeważnie walczyliśmy w jakichś pomieszczeniach, gdzie nie było tego ruchu, nie? A tak jak ja sobie przypominam gdzieś tam, jak jeszcze prowadziłem tam w tej drugiej edycji, no to ja normalnie tam tym graczom swoim rysowałem jakąś tam mapkę, nie? Liczyliśmy sobie te odległości, dystanse i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, nie? No, takie rzeczy można robić zawsze. No tak, tylko no, ja rozumiem, jak my gramy, nie? Jakie są możliwości, ale mówię, ciekawe jakby właśnie to, jak to wygląda i się przekłada, nie? W tym systemie, który teraz jest tutaj, nie? To... Ja obstawiam, że się przekłada całkiem nieźle. To już jest... No to już jest jakby kwestia tego, jakby ktoś faktycznie chciał grać. No ja mam zawsze, jak rozstawiam takie makiety i czy tam rysuję mapki, to zawsze mam to takie złudzenie, które wydaje mi się, że nie jest bezpodstawne, że wtedy troszeczkę przestajemy myśleć o tych wydarzeniach jako o wydarzeniach, że za bardzo widzimy te ludki, znaczniki, te mapki. I tak, planszówka się robi. Trochę tak i fajne to jest, na przykład w dedekach tak czułem, że te dedeki jakby one w tym momencie fajnie wybrzmiewały, bo nagle się okazuje, że postaci mają super zdolności i te zdolności są zniuansowane i tak dalej i ta planszówka jest fajna. Ale jeżeli ja mam poświęcić klimat i właśnie tę narrację, żeby grać w średnią planszówkę, no to to już mam wątpliwości, nie? Jakby to wszystko zależy. Jakby to nie znaczy, że kiedyś jak wyjdziemy na rola, to nie zobaczycie jakiejś mapki. Jakby nie lubię się tak ograniczać, ale tak po prostu stwierdzam, że były momenty, kiedy korzystałem gęściej z takich rzeczy, i mam wrażenie, że w wielu, właśnie w Warhammerze, i mam wrażenie, że w wielu tych momentach, kiedy je wprowadzałem, to gracze przestawali być w tych korytarzach, przestawali patrzeć na to w 3D oczami postaci, tylko gdzieś zaczęli myśleć o tym troszeczkę abstrakcyjnie, nie? A to tak jak z tym patrzeniem, tak jak na mistrz gry, na grę i tak dalej, jako krytyk, no to dla mnie to jest kolejny jakiś ruch w stronę odejścia od imersji i zawsze pilnuję, żeby takich ruchów było jak najmniej. No tutaj wiesz, żadnego tam, bo mi się podoba nasza konwencja jak najbardziej. Ja tylko tłumaczę, z czego to wynika, nie?
No, tylko tak się cały czas nad tą mechaniką walki zastanawiam, nie? Dlaczego oni tak bardzo ją właśnie rozbudowali. Bo dużo jest naprawdę tych, tak jak przeglądałem tam, tych talentów jest tam całkiem nieźle się robi, nie? Dotyczących takich walki, ale oni, zobaczcie też, tak jak się czyta te opisy, też proponują takie sposoby niekonwencjonalne, nie? Żeby ta walka nie kończyła się finiszem i tam zacznięciem kogoś, nie? Tylko po prostu błaganiem na przykład o litość, nie? W pewnym momencie, żeby, nie wiem, no ciężko się było dogadać z półszczurem, pół, nie wiem, człowiekiem, nie? Bo to wiadomo jest niemożliwe, nie? Ale gdzieś tam na przykład ze strażnikami miejskimi to już zupełnie by inaczej mogło wyglądać. No tak. Też te opisy takie typu, nie wiem, co w podręczniku jest, nie, że ten ktoś kopnął stolik z drugiego piętra i dostał bohater, który tam gdzieś na dole był, a nie ci, w których miał ten trafić, nie, także no tutaj może być ciekawie, no z tą walką może być ciekawie. Też mi się wydaje, że ona ma taki taki personalny, tak to, bardzo to lubię, taki personalny sznyt, to znaczy, że wszystkie takie małe rzeczy zaczynają grać rolę. I właśnie gdzieś skłania się do tego, żeby budować takie niekonwencjonalne sytuacje, więc no ja to oceniam pozytywnie, ale nie tak, żebym się, może inaczej, przez te problemy nie mam czegoś takiego, że o, jaki to jest super i się tym jaram, nie? Bo jak ogarniam dedeki, no to dedeki też mają określoną konwencję i ona została zrobiona bardzo dobrze i tym się tak faktycznie jarałem. A tutaj mam tak, że okej, rozumiem pomysł, działa to nawet, ale nie mam czegoś takiego, wow, róbmy to, nie? Bo jest fantastyczne. No to jest dokładnie to, co ja mam chyba też. To samo uczucie. No ja nie wiem, moja postać akurat nie jest nastawiona na walkę, żeby się tam ścierać i mordować. Także... No wiesz, czasami trzeba. Czasem trzeba. Szczególnie kiedy szczuropodobna istota przychodzi do sypialni. To chyba wszystko, nie? Jeśli chodzi o omówienie. No. Tak. Kiedy gramy? Tak zapytam. Kiedy gramy, to już ustawimy się po tym, jak kliknę zatrzymaj nagrywania, żeby słuchacze nie wiedzieli, kiedy gramy, bo gramy poza czasem i przestrzenią i nie mogą się o tym dowiedzieć. Bo jesteśmy bóstwami chaosu, tak naprawdę. I dlatego im właśnie to powiedziałeś. Tak. Żeby myśleli, że to nieprawda, że to tylko żart, ale tak naprawdę nie jest żart. Więc słuchaczom dziękujemy za zainteresowanie naszymi sesjami. Wszystkie te komentarze, które tam piszecie, widzimy i się dziwimy, że spędzacie z nami tyle czasu. No ale każdy lubi co innego, wiadomo. No. Więc to tyle. Cieszymy się, że nas lubicie. Nie, oni słuchają, bardzo, nie, że bardzo, lubią. No właśnie, bardzo. Słucham z nienawiścią. Nie, bo tak mówisz, że każdy lubi co innego, nie? No to ja tak dodałem, że cieszę się, że lubią nas, no, i nasze towarzystwo. Akurat Francowi życzą śmierci, życzą sztyletu Tomiego, więc nie wiem, co to jest. No cóż. Dobra, to tyle z omówienia. Dziękujemy. Dziękujemy. Hop, hop.